Radio Plus. Sedno sprawy. A gościem sedna sprawy jest dzisiaj Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry panie przewodniczący, witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Po głosowaniach w sprawie KPO sprawa jasna. Tylko Koalicja Obywatelska jest antypisem. To słowa Bartłomieja Sienkiewicza z Platformy Obywatelskiej oczywiście. No jak rozumiem, miał być to panie przewodniczący komplement, że tylko wy jesteście antypisem, ale czy nie jest to raczej zarzut jednak pod adresem Platformy? No bo ten antypis ponad wszystko, chyba też wiele osób w Platformie zdaje sobie sprawę, że na tym Platforma daleko nie zajedzie. Na byciu przede wszystkim antypisem. Oczywiście ja się zgadzam. Platforma to nie jest antypis, tylko antypis, ale nie przywiązywałbym wielkiej wagi do jakichś emocjonalnych komentarzy, które się pojawiły w sieci. No mamy taką teraz politykę, że wiele osób zabiera głos, często emocjonalnie. To ma swoją taką poetykę. Ale panie przewodniczący, no były słowa na przykład, tak, jak Lewica negocjowała z PiS-em, z terrorystami się nie rozmawia, z terrorystami się nie negocjuje. Panie redaktorze, ale to nigdy nie było stanowisko jakichś gremiów Platformy. No mówię, dzisiejsza polityka jest taka, to jest jeden z jej uroków, że każdy z posłów czy każdy z członków partii może zabrać dowolnie głos, szuka się pewnej wyrazistości, ostrości, więc ja bym do tego jakoś tam większej wagi nie przywiązywał. Na pewno Platforma jest największą partią opozycyjną z utrwaloną opozycyjnością wobec tego wszystkiego, co robi PiS. To jest 6 lat, a właściwie to jest 16 lat od 2005 roku bycia drugim wielkim, ważnym obozem i myślę, że to jest bardzo dobrze dla Polski, że jest prawdziwa opozycja wobec PiS-u. Ale panie natomiast przewodniczący, pan by z PiS-em zaszedł do stołu, rozmawiał różnych na ten czy inny temat? Czy pan przewodniczący uważa, że z Prawem i Sprawiedliwością, tak jak Lewica, można negocjować? Czy opozycja nie powinna siadać do stołu, rozmawiać z rządem, z PiS-em o niczym, że no to jest przekroczenie jakiejś granicy bycia antypisem? Nie, przede wszystkim i ani kroku nie, dalej. Ja sam przecież rok temu w takich rozmowach na zaproszenie premiera Morawieckiego uczestniczyłem, gdzie zaprosił opozycję na samym początku pierwszej fali pandemii, więc uważam, że rozmawiać zawsze trzeba. Dialog to podstawa polityki. Też trzeba rozmawiać w Sejmie. To jest miejsce najlepsze, które zostało wymyślone po to przez ojców założycieli demokracji, żeby rządzący z opozycją tam właśnie rozmawiali, tam właśnie pracowali. Ten parlamentaryzm w Polsce został absolutnie zredukowany do takiej fasady, gdzie szybko się coś przepycha, odbiera głos. Dużo emocjonalnych głosów, a pogłębionej debaty nie ma, bo wszystko jest na tempo, na szybko. Oczywiście, że opozycja z rządzącymi powinna rozmawiać, ale PiS te wszystkie kanały dialogu kompletnie zaniedbał, począwszy od prezydenta z Radą Bezpieczeństwa Narodowego. To naturalna, konstytucyjna formuła do rozmowy z opozycją. I podobnie rząd wybiera sobie jak z koszyka tę część opozycji, z którą chce porozmawiać, zawiera z nią jakieś porozumienie, reszty przecież nie bierze pod uwagę, nawet Polskiego Stronnictwa Ludowego, które można zarzucać Platformie jakąś totalność, jak to czasami się mówiło, naszej opozycyjności, choć uważam, że to absolutnie przesadne były zarzuty. Natomiast PSL zawsze był konstruktywny i otwierający się na różne strony, też nie został zaproszony. Więc tylko z tą totalnością to nie tyle zarzuty, to słowa przewodniczącego Schetyny, przypomnę, jeżeli chodzi o bycie opozycją totalną. Ale one zaczęły żyć własnym życiem, to prawda. Panie przewodniczący, jeszcze do wczorajszego głosowania wracając, chciałem zapytać o wasze wstrzymanie się od głosu, bo w sytuacji, kiedy już od tego głosu niewiele tak naprawdę zależało, bo większość była pewna dla ratyfikacji Funduszu Odbudowy, to czy partia, która przez lata pozycjonowała się jako ta najbardziej proeuropejska, nie powinna zagłosować za Funduszem Odbudowy? Jesteśmy proeuropejscy i nikt co do tego nie ma wątpliwości. No patrząc na wczorajsze głosowanie, można mieć te wątpliwości, panie przewodniczący. Ale wyborcy są mądrzy i widzą, co się wydarzyło, słyszą swoich samorządowców, przecież mają do nich na pewno większe zaufanie niż do
polityków zasiadających w Sejmie, słyszą, co oni mówią, jak zostali potraktowani, jak podeszła władza do dialogu z samorządowcami, do ich postulatów. Więc ja sądzę, że bardzo precyzyjnie wytłumaczyliśmy, co się wczoraj wydarzyło i dlaczego tak właśnie głosowaliśmy, a nasze środowisko polityczne przez dziesiątki lat dało dowód tego, że jest absolutnie proeuropejskie. Dzisiaj ścigający się na europejskość premier Morawiecki ze swoimi eurosceptycznymi wiceministrami, no trochę to jest nieprzekonujące. Nawet przecież na tych billboardach jeżdżących nie ma flagi europejskiej czy wskazania, że te pieniądze przyjdą do Polski z Unii Europejskiej. Więc to jest taka taktyczna proeuropejskość. Nasza jest elementem tożsamości i spokojnie, bo przecież ta procedura się toczy, jeszcze będzie Senat, będą poprawki w Senacie, będzie debata. Świat się wczoraj nie skończył. Jasne, ale natomiast jeżeli o Senat chodzi, panie przewodniczący, to w Senacie też Platforma będzie przeciwko ratyfikacji? Platforma przedstawi te poprawki, czy pewnie mniej więcej te same poprawki, ważne, istotne, które przedstawiła w Sejmie, które nie zyskały poparcia innych partii poza Polskim Stronnictwem Ludowym. Tutaj Lewica ich nie poparła, ani oczywiście PiS. Natomiast w Senacie koalicja Pakt Senacki ma większość, więc spodziewam się, że będzie w stanie te poprawki przegłosować i one wrócą do Sejmu i ta dyskusja jeszcze raz się będzie odbywała, więc tutaj nic się nie zamknęło, a umyka uwadze trochę opinii publicznej najistotniejszy fakt z wczorajszego dnia, mianowicie, że rząd Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego stracił większość. Jedna z partii w tak fundamentalnej sprawie, jak mówią politycy PiSu, historycznym głosowaniu, była przeciwko rządowi. I we wszystkich krajach świata to nie jak opozycja by głosowała, byłoby na nagłówkach gazet, tylko że rząd nie ma większości. A u nas i wczoraj, panie przewodniczący, z Sebastianem Kaletą Solidarnej Polski o tym. O tym wczoraj z Sebastianem Kaletą Solidarnej Polski rano rozmawiałem. Dzisiaj o Platformie jednak wolałbym z przedstawicielem Platformy porozmawiać i o koalicji 276. Czy ta sytuacja, która teraz jest, te relacje, jakie są wasze z Lewicą, czy przekreślają już zupełnie ten projekt, panie przewodniczący? Nie, no oczywiście, że nie. Ja jestem przeciwny takim wypowiedziom, takim uszczypliwościom, których jakoś bardzo dużo jest w przestrzeni publicznej od tygodnia. Apeluję tutaj o spokojny dni. No zdrajcy wielu polityków Platformy mówiło o Lewicy. Pan też widzi w Lewicy zdrajców? Tak, to są niepotrzebne słowa. Dalej musimy razem robić politykę. Następny krok to jest Senat. Przecież są tam lewicowi senatorowie i głosy są bardzo potrzebne. Sprawa wróci do Sejmu. Ja nie wątpię w to, że po takim trudnym okresie, po takiej trochę kłótni, różnicy zdań, wrócimy do rozmowy. No to przecież nie ma wątpliwości co do tego, że są pewne sprawy najważniejsze i tutaj nasze samopoczucie jakby nie jest najistotniejszą kwestią. Można nie jeździć na wakacje z politykami lewicy, natomiast jesteśmy w pracy. Tu chodzi o Polskę, a nie o to, kto będzie teraz nosił w sobie urazę, że został obrażony albo ktoś coś napisał na Twitterze. Naprawdę szukajmy powagi w polityce, a nie takiego okładania się łopatkami. Panie przewodniczący, posłowie Konfederacji zapowiadali wniosek o Trybunał Stanu dla premiera Mateusza Morawieckiego, jeżeli Fundusz Odbudowy będzie głosowany zwykłą większością. Wy też chcieliście kwalifikowanej. Platforma poprze ten wniosek o Trybunał Stanu dla premiera? No będzie klub Platformy nad tym obradował, więc ja tu nie Pan chcę by się wyprzedzać podpisał pod takim faktu. Wnioskiem? Konfederacja. Ja się nie chcę podpisywać pod tym, co robi Konfederacja, dlatego że robią to z zupełnie innych pobudek. To są przeciwnicy obecności polskiej w Unii Europejskiej, więc sądzę, że nasza decyzja tutaj nie będzie pozytywna. Trybunał Stanu będzie się należał Mateuszowi Morawieckiemu z wielu innych powodów. Oczywiście, że tutaj powinno być głosowanie większością 2/3, no ale nawet marszałek Sejmu, ona zresztą za to wzięła na siebie odpowiedzialność, wczoraj słyszeliśmy wszyscy jej wystąpienie, to ona powinna taką decyzję podjąć i Sejmowi pozostawić to, w jakiej formie będzie ratyfikowana
ta umowa czy ta ustawa. I na koniec krótkie pytanie i krótka bardzo odpowiedź. Czy Borys Budka jako przewodniczący Platformy poprowadzi tę partię do zwycięstwa wyborczego? Czy wierzy pan, że jest w stanie Borys Budka poprowadzić Platformę do zwycięstwa? Tak jednym zdaniem? Tak, oczywiście, razem z nami wszystkimi. To nie jest tak, że tutaj przewodniczący ma jakieś 100% odpowiedzialności. To my wszyscy, którzy są dzisiaj posłami, senatorami, którzy będą liderami list, to jest nasza odpowiedzialność, żeby wygrać. I to nie dla naszych karier, tylko, jak to zabrzmi górnolotnie, no dla Polski po prostu. No, Platforma i opozycja są bardzo potrzebne Polsce. A mówił to Tomasz Siemoniak, wiceszef Platformy Obywatelskiej. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, za rozmowę. Dobrego dnia życzę. Dziękuję. Dziękuję państwu za uwagę. Kolejne są sprawy oczywiście jutro. Dobrego dnia, do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy. A teraz już czas na super raport Kamili Biedrzyckiej, na który bardzo serdecznie państwa zapraszam. Dzień dobry, Kamilo. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, to jest program Super Raport, Kamila Biedrzycka. Witam i zapraszam na dzisiejsze 3 spotkania. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy jako pierwsza będzie tłumaczyła się z takiego, a nie innego stanowiska swojego klubu parlamentarnego, swojej partii, w sprawie oczywiście głosowania wczorajszego nad ratyfikacją ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej. Koalicja Obywatelska mówi, że Lewica zdradziła opozycję, że jest współkoalicjantem Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą bardzo wiele słów z mównicy sejmowej mocnych wczoraj pod adresem Lewicy padło, ale Lewica nie była dłużna, zaatakowała także Koalicję Obywatelską, a Prawo i Sprawiedliwość, a rząd Mateusza Morawieckiego i poszczególnie jego członkowie, siedząc w ławach poselskich, uśmiechali się tylko pod nosem, patrząc na to, co robi wzajemnie sobie opozycja. Jarosław Kaczyński według wielu po raz kolejny pokazał, że jest świetnym politycznym strategiem, że potrafił podzielić opozycję, zanim ta na dobre się zjednoczyła. Na ten temat także z Mirosławem Oczkosiem dzisiaj po godzinie 10, ekspertem do spraw marketingu politycznego i do spraw wizerunku politycznego. Kto najlepiej o swój wizerunek zadbał przy okazji całej tej burzy związanej z funduszem odbudowy. Na ten temat będziemy rozmawiać wcześniej i jeszcze przed godziną 10. Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej. Koalicji Obywatelskiej, która bez wątpienia jest w ogromnym kłopocie. Wczoraj wstrzymali się posłowie Koalicji Obywatelskiej od głosu, więc wielu twierdzi, że tak naprawdę koalicja po raz kolejny w kozi róg się zapędziła i nie do końca wiedziała politycznie, jak z tej sytuacji wybrnąć z twarzą. Przypomnę państwu, i to był najbardziej znamienny obrazek wczorajszego wieczora podczas głosowań, że Solidarna Polska zgodnie ze zapowiedziami zagłosowała przeciw ratyfikacji ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej i prawdopodobnie posypią się w związku z tym kary. Ale bardzo znamiennym obrazkiem, o którym wspomniałam, był Zbigniew Ziobro siedzący nie w ławach rządowych, ale w ławach poselskich wraz ze swoimi posłami Solidarnej Polski. Zbigniew Ziobro, który przez marszałek Elżbietę Witek z PiSu nie był dopuszczany do głosu. O tym wszystkim, o całym zamieszaniu dziś w Super Raporcie zapraszam, a teraz już raport z anteny i Marta Kiermasz. Po języku polskim czas na matematykę. Rusza egzamin maturalny z Królowej Nauk. Od tego zaczynamy. Zainteresowanie jest tak duże, że punkty działają dalej. W niektórych miastach wciąż można zaszczepić się bez rejestracji w wyznaczonych do tego miejscach. Osobiście lub online. W przyszłym tygodniu rusza Noc Muzeów. Posłuchajcie, jak będzie w tym roku wyglądać. I czas na Królową Nauk. Właśnie teraz w szkołach w całej Polsce rusza matura z matematyki. To jeden z tych egzaminów, który budzi najwięcej obaw. Choć w tym roku jest nieco inaczej. Zgaduję, że nie będzie za trudno. Mam nadzieję, że będzie tak prosto, jak był polski. Ja się czuję bezpieczny. Trudno jej nie zdać. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś się gdzieś tam w miarę sumiennie uczył przez ostatnie 3 lata i ma do użycia wzory w takiej ilości, to raczej tutaj naprawdę trzeba się postarać, żeby nie zdać. To nie jest dziedzina, która mnie interesuje. W szkole mieliśmy bardzo wysoki poziom matematyki, więc uważam, że jestem przygotowany, nie boję się, że nie zdam. Mówili nam przed egzaminem maturzyści. Jutro zmierzą się z językiem angielskim. Za to po wczorajszym egzaminie z języka polskiego tegoroczną maturą może zająć się policja, bo jak mówi w rozmowie z nami dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, mogło dojść do przecieku. A wszystko dlatego, że na Podlasiu jeszcze przed rozpoczęciem testu w internetowej wyszukiwarce zaczęła rosnąć popularność hasła związanego z tegorocznym tematem rozprawki. Na razie dostaliśmy dosłownie 2 czy 3 wiadomości e-mail od zdających, że takie coś zaobserwowali w Google Trends, jakieś zwiększenie zainteresowania frazą lalka, ambicja po godzinie 7. My tę sprawę oczywiście przekażemy policji, no bo nie mamy
możliwości śledzenia tego. Centralna Komisja nie jest jednostką śledczą. Mówił Marcin Smolik. W ubiegłym roku doszło już do przecieków, dlatego wprowadzono dodatkowe procedury związane z odbiorem arkuszy. Więc jeżeli ktoś rzeczywiście ten pakiet rozerwał, mamy sytuację, w której już nie tylko dyrektor szkoły kłamie, ale kłamią wszyscy, którzy są zaangażowani w przeprowadzanie egzaminu. Więc jest też i większa szansa na to, że to po prostu w końcu wycieknie, bo ktoś się być może złamie, jeśli rzeczywiście tak było. Przypomnę, sprawa ubiegłorocznych przecieków również na Podlasiu została umorzona. Korzystają kolejni chętni. Majówkowe szczepienia zostały przedłużone w niektórych miastach. Tak jest m.in. w Szczecinie, Białymstoku i Gorzowie. To z powodu ogromnego zainteresowania weekendową akcją i zapasu szczepionek. Bardzo sprawnie przeprowadzone szczepienie. Krótki czas oczekiwania. Nie wiem, może tak trafiłem, może nie, ale szybciutko, sprawnie. Jestem zadowolony. Mówił nam jeden z mieszkańców Gorzowa. Do punktu w tym mieście trafiło łącznie 1600 dawek. Szczepimy 4 osoby mniej więcej w przeciągu 5 minut, więc 50 osób na godzinę. Komentował Tomasz Szczatkowski, lekarz koordynujący gorzowską akcję. Mobilne punkty będą działać od 8 do 18. Koniec ze wstrzymywaniem planowanych zabiegów w szpitalach. Służba zdrowia powoli wraca do normalnego trybu. Pacjenci nie-covidowi będą mogli trafiać na sale operacyjne. W zasadzie przez ostatni tydzień te hospitalizacje spadły o blisko 5 tysięcy. Dlatego też zdecydowaliśmy się w taki znaczący sposób redukować tą infrastrukturę, która jest przeznaczona na walkę z covidem. Mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Z 46 tysięcy łóżek dla chorych na COVID-19 w gotowości pozostaje około 40 tysięcy. Zajętych jest połowa z nich. Na to wydarzenie czekało wielu. Już 15 maja Noc Muzeów, w tym roku w trybie hybrydowym. Część atrakcji będzie w placówkach, część zobaczymy w internecie. I tak na przykład Muzeum Powstania Warszawskiego pomyślało o najmłodszych. Specjalna gra miejska, która będzie toczyła się w Muzeum Powstania Warszawskiego, ale ona będzie wcześniej. Będzie przed godziną 20, tak żeby dzieci mogły jeszcze przed zmrokiem znaleźć się z powrotem w domach. Mówił dyrektor muzeum Jan Ołdakowski, a tylko w samej Warszawie do tej nocy szykuje się 180 placówek. Każdej będzie obowiązywał reżim sanitarny. Marta Kiermasz, dziękujemy bardzo. Widzimy się o godzinie 10, a ja raz jeszcze witam wszystkich naszych widzów. Kłaniamy się bardzo nisko i zapraszamy na program Super Raport. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, posłanka Lewicy. Za chwilę Państwa gościem, później Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej i po godzinie 10 dr Mirosław Oczkoś, Państwa ulubieniec, ekspert do spraw wizerunku i marketingu politycznego. Porozmawiamy o tym, kto ten wizerunek zbudował sobie najlepszy przy okazji głosowania nad ratyfikacją ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej. A wczorajsze głosy przedstawiały się następująco. 456 posłów głosowało, za przyjęciem ustawy było 290, wstrzymało się 133, w tym prawie cała Koalicja Obywatelska. Przeciw było 33 posłów, czyli Solidarna Polska w całości, czyli Konfederacja w całości i dwie posłanki z Prawa i Sprawiedliwości właśnie. Ci z Zjednoczonej Prawicy, w cudzysłowie Zjednoczonej już chyba teraz, którzy zagłosowali przeciw tej ratyfikacji, mogą spodziewać się kar związanych z złamaniem dyscypliny partyjnej. Marek Suski, czyli wiceszef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, zapowiedział, że to może być nagana, kara pieniężna albo nawet wykluczenie z klubu. Oczywiście mówię to do Państwa z przymrużeniem oka, no bo wiadomo, że z klubu PiS nikt wykluczony nie będzie, bo i tak, jak widać, ta większość nie jest do końca pewna. Wiele zamieszania wokół Lewicy wytworzyło się w związku z tym głosowaniem, no bo jest oskarżana w tej chwili o to, że została cichym koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości, ba, mało tego, zagłosowała przeciw poprawkom zgłoszonym przez Koalicję Obywatelską, czyli już o totalnym rozbiciu po stronie opozycyjnej możemy mówić. Bardzo mocne słowa senatora Wadima Tyszkiewicza, ale to w trakcie programu Państwu je przeczytam i przypomnę, dlatego że rzeczywiście już widać, że po tej stronie opozycyjnej, delikatnie mówiąc, przez najbliższy czas zgody nie będzie i doskonale to było widać także podczas wczorajszej debaty w sali plenarnej Sejmu. Sytuacja bardzo skomplikowana, ale efekt jest taki, że 770 miliardów złotych, czyli prawie 60 miliardów euro w perspektywie tej budżetowej związanej z Funduszem Odbudowy do Polski ma przypłynąć. No tylko oczywiście pytanie, ile będziemy musieli z tego zwrócić, na jakiej zasadzie te pożyczki zostaną zaciągane, czy będziemy musieli płacić za bankrutujące hipotetycznie inne państwa członkowskie Unii Europejskiej. Tych pytań na razie jest jeszcze więcej niż odpowiedzi, no ale mimo wszystko polscy posłowie postanowili lwią większością zagłosować za ratyfikacją tej ustawy, bo i bez pieniędzy unijnych byłoby nam trudno podnieść się, jeżeli chodzi między innymi o gospodarkę i tym, co się z nią wydarzyło po epidemii koronawirusa. Teraz przenosimy się do Janka Złotorowicza, który czeka już na Państwa przy ulicy Jubilerskiej w naszej redakcji. Dzień dobry.
Dzień dobry Kamilo, dzień dobry Państwu. No to o pieniądzach teraz słów kilka, dlatego że ja ten polityczny kontekst Państwu opowiedziałam, a Ty opowiedz proszę, co tak naprawdę wczoraj zostało przegłosowane, ile tych pieniędzy dostaniemy i kiedy, jeśli to już wiadomo. A czy na razie wiemy, co zostało przegłosowane na papierze i co zostało, jaki plan otóż został to zgłoszony. Dziękuję Ci za tę uwagę, bardzo słuszna. I oczywiście zobaczymy, jak to będzie w praktyce, natomiast no, na papierze to wszystko wygląda wręcz cudownie. Znaczy, tak cudownie, że ciężko to sobie wyobrazić. No, kwota 770 miliardów złotych, to myślę, że nikt z Was, mówię tu i o nas, tu dziennikarzach, ale i o Państwach słuchających i oglądających, nie jest w stanie sobie tego wyobrazić. Wiemy, że 65 miliardów złotych ma zostać przeznaczonych na poprawę jakby ekologiczności polskiej gospodarki, na promocję zielonej energii, zmniejszenie energochłonności. 34 miliardy złotych mają zostać wydane na zieloną, inteligentną mobilność, jak rozumiem, samochody elektryczne, albo głównie też elektryczny transport publiczny. Transformacja cyfrowa ma pochłonąć aż 22 miliardy złotych. 21 miliardów ma pójść na poprawę konkurencyjności gospodarki i 20 ponad miliardów na poprawę jakości systemu ochrony zdrowia. Więc to są olbrzymie, olbrzymie pieniądze, które mają zostać wydane. Oczywiście to w jaki sposób zostaną wydane i na co, czas pokaże, ale na razie wszystko wygląda całkiem, całkiem fajnie. Na razie wygląda, bo nic nie widać. Może to o to chodzi. Krajowy Plan Odbudowy, przynajmniej projekt, został wysłany, przypomnę Państwu, do Komisji Europejskiej w poniedziałek, o ile się też, nie mylę. Musi jeszcze zostać zaakceptowany i przez Komisję, czy z Radą Unii Europejskiej. Oczywiście. Mhm. A dlatego też musiał to polski parlament, bo jeszcze czeka na głosowanie w Sejmie, ale raczej po wczorajszych wynikach nie ma co się spodziewać. W Senacie, tak. Przepraszam, tak? No bo trzeba, żeby też pamiętać, no bo to się gdzieś może gubi, bo wszyscy się koncentrujemy na tu wojnach koalicyjno-opozycyjnych. Przypomnijmy, że to, co Polska przyjęła, to jest dotyczący Polski część tak naprawdę wielkiego planu odbudowy całej Unii Europejskiej po ciężkiej bardzo pandemii i po wielkich wyzwaniach gospodarczych. Więc to też nie jest do końca tak, że to jest po prostu rząd sobie wymyślił i tyle. To jest jednak robione w porozumieniu z europejskimi partnerami. Miejmy nadzieję, no do tej pory jakoś nie zawiedliśmy się na unijnych funduszach. Myślę, że Polska do tej pory mogła zawsze się z nich cieszyć i dobrze na nich wychodzić. I wiele wskazuje na to, że tak też będzie teraz. Musimy poczekać na szczegóły, szczególnie tych wszystkich dokumentów, na decyzję Unii Europejskiej, przede wszystkim na ustawę implementacyjną, czyli tak zwaną ustawę wdrożeniową, która dopiero pokaże nam, jak to wszystko będzie wyglądało w szczegółach. Bardzo jestem ciekawa, jak bardzo zdziwi się Lewica treścią tej ustawy. Dobrze, idziemy dalej. Pięciu ochroniarzy odprowadza Jarosława Kaczyńskiego. Gdzie? Do domu. Tu można zobaczyć na zdjęciach. No wiemy dobrze, że zawsze ochroną. Tu najnowsze zdjęcia z tego weekendu pokazują, że aż pięciu ochroniarzy pilnowało prezesa, nawet pod osłoną parasola, żeby bezpiecznie, nie zakłócony przez nikogo dotarł do domu. No to dzieli rządź, no. Tak to wygląda troszeczkę. Naczelnik, no. Tak. Naczelnik. No, tak, naczelnik, no, jeden z najważniejszych polityków w Polsce. Nawet nie ciekawe, bez względu na funkcję. My cały czas za to płacimy, Janku, coś wiadomo, to są ochroniarze, bo oni cały czas przez nas są opłacani, prawda? Podatników, obywateli, wyborców. No to przez Prawo i Sprawiedliwość, które jest dotowane z budżetu państwa. No tak, dokładnie. Dobrze, to teraz ostatnia sprawa, troszkę przyjemniejsza dla co po zmieńmy niektórych. Trochę. Tak, bo będziemy rozmawiali o komunii, chociaż ja dostaję apopleksji, kiedy widzę, co się dzieciom w tej chwili na komunie sprawia. Uważam, że jest absolutnie niewychowawcze, absolutnie złe i tak naprawdę dzieci nie czekają na komunie, tylko na prezenty. No ale dobrze, wychodzimy naprzeciw społecznym oczekiwaniom, tak to wygląda sobie, w tej chwili. O ile sobie... O ile sobie przypominam swoją komunię, to tak było raczej od zawsze. To nie jest jakaś, że zacytuję, klasyka nowa nowość. Bo jedyne nowe to to, że poprawiła się jakość tych prezentów. Mhm. W moich czasach to była konsola Atari. Już można dziecku sprawić naprawdę świetne Nintendo, PlayStation czy Xboxa. Więc poprawia się jakoś, ale zawsze tak było. To nie jest tak, że kiedyś dzieci tylko czekały na pierwszą komunię. Ale już jakby wracając do tego, co mamy w gazecie, bo no, rusza ten sezon komunijny. Myślę, że wielu z Państwa będzie miało czy własne pociechy, albo się wybiera na jakąś komunię, zwłaszcza, że wkrótce no ma nastąpić to wielkie odmrażanie gospodarki. Będą też możliwe jakieś imprezy komunijne, nie tylko spotkania w takim czysto rodzinnym gronie. Więc jak ktoś się wybiera, nie wie co kupić, no to my tu podpowiadamy, co w jakiej cenie najlepiej wybrać. No,
Ciągle rower jest popularny, już zegarek mniej. No, ale... no czytnik e-booków, no rower i czytnik e-booków to coś, co można absolutnie zaakceptować. Oczywiście mówię z przymrużeniem oka, każdy rodzic jako musi zdecydować sobie, e-zegarki co teraz jest też najbardziej wychowawcze. E-zegarki teraz też są. Tak, no mówię, są e-zegarki, są konsole, naprawdę polecam. No jestem szczęśliwym posiadaczem i użytkownikiem i myślę, że każdy dzieciak też się ucieszy. Dobrze. Jeśli kogoś oczywiście stać, bo są one piekielnie drogie. Ten poradnik dzisiaj u nas w Super Ekspresie. My tak z Jankiem trochę przerywamy sobie, gdyż łącza niestety nie pozwalają nam rozmawiać w sposób normalny. Może przyjedziesz w końcu do nas do studia, co? Będzie nam znacznie przyjemniej. Mam nadzieję. Zapraszam. W tym tygodniu na pewno nie, bo mam dużo pracy w redakcji, ale może w przyszłym się zrobi na tyle luźno, żeby Dobrze, to zapraszamy widzowie także na pewno się ucieszą. Bardzo dziękuję. Jan Złotorowicz, zastępca redaktora naczelnego Super Ekspresu. Dobrego dnia, Janku, i do zobaczenia jutro. Dziękuję ci bardzo. Do zobaczenia. Dzięki. Lewica. Lewica wsparła Prawo i Sprawiedliwość we wczorajszym głosowaniu dotyczącym ratyfikacji ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej. Jedynym posłem Lewicy, który wstrzymał się od głosu, jest Andrzej Rozenek, który stwierdził, że nie pertraktuje się z ludźmi, którzy niszczą prawa człowieka, którzy niszczą wymiar sprawiedliwości, którzy doprowadzili Polskę do ruiny. Andrzej Rozenek bardzo mocno stawia sprawę. Koledzy z Lewicy, jak widać, nie do końca wysłuchali jego argumentów. On sam jednak postanowił zagłosować inaczej. Wstrzymał się od głosu. Za chwilę między innymi na ten temat z Agnieszką Dziemianowicz-Bąk, ale wcześniej oddamy głos Borysowi Budce, dlatego że ta wczorajsza debata po obu stronach, żeby być uczciwym, czyli i po stronie Lewicy, i po stronie Koalicji Obywatelskiej, była bardzo nacechowana złymi emocjami. Borys Budka, teraz przypomnijmy sobie, co mówił, a już za chwilę odpowiedź Lewicy i pierwsza odsłona dziś Ekspresu Biedrzyckiej. Kiedy tak naprawdę ważyły się losy Europy, ważyły się losy tego, czy Polska dostanie te fundusze, kiedy w Parlamencie Europejskim zatwierdzano nowe dochody własne, to proszę sobie wyobrazić, pana partyjni szefowie, pan Brudziński się wstrzymał, a pani Beata Szydło, pana szefowa, głosowała przeciw. Żaden z parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości w Europarlamencie nie poparł decyzji o dochodach własnych. Nikt z was tego nie zrobił. Wówczas szantażowaliście Unię Europejską, szantażowaliście naszych partnerów, atakowaliście wspólne wartości. Dzisiaj zastąpiliście de facto w koalicji rządowej pana Ziobrę, który wyszedł, zwiał, bo chyba nie mógł wytrzymać tych ataków ze strony koalicjantów. Zastąpiliście nowym koalicjantem, koleżankami i kolegami z Lewicy. To oni stali się nagle zapleczem rządu Prawa i Sprawiedliwości. To smutne. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Lewica. Dzień dobry, pani poseł. Nie słyszymy pani poseł. Aha, łączymy. Dobry początek. Dobrze, łączymy się ponownie. Internet niestety po raz kolejny płata figla, ale miejmy nadzieję, że koledzy zaraz sobie szybko z tą sytuacją poradzą i odzyskamy łączenie z panią poseł Dziemianowicz-Bąk. Przypomnę państwu jeszcze w tak zwanym międzyczasie, co otrzymamy dzięki ratyfikacji ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej, a przynajmniej na papierze, co jest nam obiecane. Na papierze obiecane jest 770 miliardów złotych, czyli prawie 60 miliardów euro. To są pieniądze, które w transzach przez kilka kolejnych lat będziemy otrzymywać, ale według sceptyków to są pieniądze, które przez kolejne około 35-40 lat będziemy musieli jako obywatele Unii Europejskiej spłacać. Że tutaj nie ma żadnego prezentu, że tutaj nie ma żadnej eurodotacji bezzwrotnej. To jest kwota pożyczki, którą trzeba będzie zwrócić do budżetu Unii Europejskiej. Tak jeszcze wczoraj twierdził Marek Sawicki, który ostatecznie zagłosował za ratyfikacją. Więc rzeczywiście ja sobie zdaję sprawę, że to dla państwa może być bardzo skomplikowane, ale spróbujemy to wszystko powolutku zaraz wyjaśnić. Raz jeszcze witam panią poseł Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry pani. Cieszymy się, że się słyszymy. O, tak to miało dokładnie zabrzmieć. Pani poseł, czy koalicja Prawa i Sprawiedliwości i Lewicy stała się już wczoraj faktem chyba? W żadnym wypadku nie ma żadnej koalicji Prawa i Sprawiedliwości i Lewicy, a Lewica wczoraj
razem z Polskim Stronnictwem Ludowym, wspólnie z Polską 2050, zagłosowała za polską racją stanu, za silniejszą integracją europejską i przede wszystkim za ogromnymi środkami, które pomogą naszemu państwu, ale też całej Europie podźwignąć się po pandemii koronawirusa, po ogromnym kryzysie gospodarczym. To pani poseł, ale to, ale to, pani poseł, ale to lewica, pani poseł, pani poseł. Pani poseł, ale to Lewica zagłosowała przeciwko wszystkim poprawkom złożonym przez opozycję, łącznie z tą poprawką, która dotyczy prokuratury europejskiej, która dotyczy kwestii praworządności. Zagłosowaliście przeciw, więc proszę mi nie mówić, że to nie była wczoraj żelazna koalicja z Prawem i Sprawiedliwością. Pani redaktor, ale to nieprawda. No Lewica nie zagłosowała przeciwko wszystkim poprawkom. Nie. W odniesieniu do części poprawek zagłosowaliśmy za, w odniesieniu do części poprawek się wstrzymaliśmy. Natomiast wiedzieliśmy, co głosujemy. Głosowaliśmy ratyfikację Funduszu Odbudowy i dorzucanie tam poprawek, rozwiązań, które dalece wykraczały poza zakres tej ustawy, było po prostu czystym PR-owym, wizerunkowym działaniem Platformy Obywatelskiej, zupełnie pozbawionym jakichkolwiek uzasadnień merytorycznych. Platforma Obywatelska zaspała ten czas na negocjacje, na konsultacje, no na zgłaszanie uwag. Wie pani, nie poinformowaliście swojego, partnera z opozycji, że w ogóle zaczynacie jakieś rozmowy z Mateuszem Morawieckim, więc dlaczego pani mówi, że Koalicja Obywatelska zaspała? To przecież państwo pokątnie rozmawiali z szefem rządu, a nie Borys Budka. Ale skąd, że pani redaktor, no jak to o tym, nie? Że no Krajowy Plan poseł. Odbudowy jest szykowany i że jest on, podlega on konsultacjom, było wiadomo wszem i wobec od wielu miesięcy. Ale wszem i wobec nie było wiadomo, pani poseł, że te rozmowy już ruszyły osobiście. No taka jest prawda. Pani redaktor, rozmowy, negocjacje, stawianie warunków przez lewicę rządowi to jest kwestia ostatnich dwóch tygodni. Natomiast przez ostatnie dwa miesiące lewica brała udział w wysłuchaniach publicznych, organizowała własne konsultacje z samorządami, ze związkami zawodowymi. Przekazaliśmy na piśmie, jako jedyny klub parlamentarny, na piśmie ponad 300 uwag od samorządów, od strony społecznej na ręce premiera Mateusza Morawieckiego. Platforma Obywatelska w tym czasie zajmowała się dywagacjami, czy uda się wyciągnąć Jarosława Gowina z rządu, czy nie. Jedyne, co zrobili, to konferencję prasową i prezentację w PowerPoincie, ale żadnych pisemnych uwag do Krajowego Planu Odbudowy po prostu nie złożyli. Obudzili się nawet nie za 5:12, tylko 5:00 i na ostatnią chwilę, kiedy tak naprawdę Krajowy Plan Odbudowy już był w Komisji Europejskiej, ustawa ratyfikacyjna miała być głosowana, zaczęli w panice wykonywać jakieś ruchy. Chwilę po tym zaczęli stawiać warunki, jak mówili, że z rządem, z terrorystami z rządu się nie negocjuje. A pani uważa, że się negocjuje? Nie można. Pani uważa, że się negocjuje? Ja uważam, że jeżeli stawką jest polska racja stanu, jeżeli stawką są pieniądze dla Polek i Polaków na podniesienie się po pandemii, pieniądze na ochronę zdrowia, pieniądze na ochronę klimatu, pieniądze dla poszkodowanych przez pandemię branż, to nie można się oglądać na szyldy partyjne. To nie jest tak, że Lewica wczoraj zagłosowała z Jarosławem Kaczyńskim czy przeciwko Zbigniewowi Ziobrze. Lewica wczoraj zagłosowała za pogłębioną integracją europejską, za pieniędzmi dla polskiej gospodarki, dla polskiej ochrony zdrowia, za pieniędzmi na odbudowę, remonty szpitali powiatowych, za pieniędzmi na budowę... O, to proszę pani o tym wspomina. Pani poseł, to takie pytanie ogólne. Czy pani w ogóle wie, za czym zagłosowała? Tak naprawdę i szczegółowo. Czy pani w ogóle ma świadomość, czy to jest tylko takie ogólnikowe stwierdzenia retoryczne, które są potrzebne w trakcie takich rozmów jak nasza na przykład? Co konkretnie, za czym konkretnie zagłosowała Lewica? Bo ja przypominam sobie, jak po tych rozmowach, no dosłownie kilkadziesiąt minut minęło, wyszedł Robert Biedroń, bardzo dumny z tego, że miliard złotych zostanie przeznaczony na szpitale powiatowe, po czym kilka minut później rząd wychodzi i mówi, nie, żadnego miliarda nie będzie, najwyżej 750 milionów. Państwo nie wiedzą, za czym zagłosowali. Państwo nawet nie wiedzą, co wynegocjowali podczas tych rozmów, o czym świadczy przykład, o którym wspomniałam przed chwilą. Nie, pani redaktor. Po pierwsze, nie 750, tylko 850 milionów euro, więc niemalże miliard na szpitale powiatowe. W pierwszej wersji Krajowego Planu Odbudowego tych pieniędzy było dokładnie 0 euro, więc jest to sukces Lewicy, że udało się wprowadzić do Krajowego Planu Odbudowy no, ale aż Lewica taką kwotę. Różni się kwota, o której mówi szpitali. Lewica i różnia się kwota, o której mówi Prawo i Sprawiedliwość. Pani redaktor, no, więc pani poseł, zadała mi no, bądźmy pani poważni. Pytanie, zadała mi pani, znaczy ja nie wiem, jeżeli pani redaktor uważa, że 0 euro jest lepsze niż 850
niczego nie powiedziałam. Pani poseł, proszę, no nie, bo to jest demagogia. To jest demagogia, co pani teraz robi. Ja nie mówię, że to jest niedobrze, że się pojawiły pieniądze na szpitale, tylko mówię o tym, że państwo twierdzili zupełnie co innego niż Prawo i Sprawiedliwość po tych rozmowach. Tego dotyczy moja uwaga. Nie tego, że to źle czy dobrze, że się pieniądze na szpitale pojawiły. Warunki polegają. Negocjacje i warunki to są negocjacje. Oczywiście chcielibyśmy, żeby tych pieniędzy było jeszcze więcej, ale cieszymy się, że udało nam się wynegocjować 850 milionów na remont szpitali powiatowych. Ale zadała mi pani redaktor pytanie, czy wiem, za czym głosowałam. Otóż wiem, za czym głosowałam. Głosowałam za ratyfikacją Europejskiego Funduszu Odbudowy. Czyli za ratyfikacją funduszu, który pozwoli i Polsce, i reszcie Zjednoczonej Europy podźwignąć się po kryzysie pandemii. To nie głosowaliśmy wczoraj Krajowego Planu Odbudowy. Na negocjacje i konsultacje Krajowego Planu Odbudowy był czas do momentu, kiedy ten plan został wysłany w wersji oficjalnej do Komisji Europejskiej, co potwierdziła szefowa tej komisji. I to wydarzyło się przedwczoraj. Wczoraj głosowaliśmy za ratyfikacją tego funduszu i jeszcze raz to powtórzę, oznacza to, że zagłosowaliśmy Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050 za pogłębioną integracją europejską, dlatego że to po raz pierwszy w historii Komisja Europejska będzie miała tak silne narzędzia kontroli wydatkowania tych środków. Środków, które wbrew temu, co próbuje wmówić obywatelom Platforma Obywatelska, nie trafią do rządu Prawa i Sprawiedliwości. Lwia część tych pieniędzy trafi do Polski po 2023 roku, więc będzie zarządzana i wydawana przez kolejny rząd. A skąd ta pewność? Trzeba zrobić wszystko, jak państwo będą tak na opozycji współdziałać jak w tej chwili, to Jarosław Kaczyński będzie rządził do 2060 roku, pani poseł. No spójrzmy prawdzie w oczy. Przecież wczoraj to co było wczoraj widać w Sejmie, to po prostu był absolutny triumf Jarosława Kaczyńskiego. Państwo się ze sobą kłócili, państwo się wzajemnie obrażali, państwo się wzajemnie atakowali, a Mateusz Morawiecki i jego koledzy z rządu spokojnie siedzieli sobie w ławach rządowych i uśmiechali się tylko pod nosem, kręcąc głową i przyglądając się spektaklowi, który zafundowała nam opozycja. No taka jest prawda. Ja zachęcam do ponownego przesłuchania tej debaty. Bo pani rzeczywiście, poseł, bardzo dokładnie słuchałam tej debaty. To uwagę poświęcił bardziej lewicy, której przypisuje wszelkie zło tego świata, niż tej ustawie, która była przedmiotem głosowania, niż Europejskiemu Funduszowi Odbudowy. Natomiast Lewica koncentruje się i będzie koncentrowała się nie na tym, jaką dzisiaj obelgą czy epitetem obrzucił nas ten czy inny polityk Platformy Obywatelskiej. Będziemy konsekwentnie koncentrować się na tych pieniądzach, na tym, dokąd one trafią, jak będą wydawane, tak, żeby naprawdę służyły polskiej gospodarce, polskiej ochronie zdrowia, polskiemu mieszkalnictwu i odbudowie usług społecznych. Bo po to zostaliśmy wybrani do Sejmu, żeby myśleć o Polsce, żeby myśleć o obywatelach, a nie fiksować się na jednej czy drugiej obeldze tego czy innego posła Platformy Obywatelskiej. No dobrze, a kwestia tego, co mówi Andrzej Rozenek, pani kolega z klubu parlamentarnego Lewicy. Mówi, że trochę to wygląda, jakby Lewica straciła swoje ideały, że to nie może być tak, że się oddaje coś za bezcen. Przecież jeszcze było dużo czasu na to, żeby negocjować jak najlepsze warunki. Nie spieszyło nam się jakoś specjalnie, nam jako Polsce. Mieliśmy czas do końca czerwca. Gdzie Lewica tak goniła i po co? Dlaczego nie wynegocjowaliśmy więcej? Dlaczego nie my jako Lewica, mówię oczywiście w cudzysłowie, dlaczego państwo nie postarali się o to, żeby pojawiło się tam więcej szczegółowych zapisów dotyczących chociażby kwestii praworządności, dotyczących chociażby kwestii związanych ze sprawami aborcyjnymi, ze sprawami równości, ze sprawami LGBT? To były rzeczy, o które jeszcze do niedawna, bo teraz to już chyba mniej, państwo walczyli. I to nie są moje słowa, to są słowa Andrzeja Rozenka, pani kolegi z klubu. Lewica zawsze walczyła, walczy i będzie walczyła o prawa kobiet, praworządność, równość. Ja nie chcę oceniać tutaj zaangażowania posła Rozenka w obronę praw kobiet. Mogę natomiast z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że ja i posłanki Lewicy, tak jak uczestniczyłyśmy w protestach, tak jak pomagałyśmy protestującym kobietom, kiedy były zatrzymywane i przewożone na odległe komisariaty, tak pod tym względem nic się nie zmienia i także w parlamencie pracujemy i będziemy pracowały nad tym, żeby jak najlepsze prawo było stanowione. Ale nie ma co się łudzić, że od Jarosława Kaczyńskiego można wynegocjować liberalizację prawa antyaborcyjnego. Nie. Z Jarosławem Kaczyńskim trzeba wygrać wybory po to, żeby rząd,
który przyjdzie po Prawie i Sprawiedliwości, mógł w końcu zagwarantować Polkom pełnię prawa. Ale może to było zrobić wcześniej. Ja po co czekać dwa lata? Po co czekać dwa lata na to? Naprawdę chce pani skazać polskie kobiety, żeby czekały dwa lata? Można pani to było zrobić. Pani chyba żartuje. Nie, no pani chyba żartuje. Pani patrzy, to nawet Marek Belka zwrócił uwagę na to podczas wczorajszej rozmowy, że Lewica wynegocjowała zdecydowanie za mało i że nie zostały poruszone w trakcie tych rozmów z rządem kwestie kluczowe do niedawna dla Lewicy. Pani redaktor, ustawa ratyfikacyjna i Europejski Fundusz Odbudowy dotyczy pieniędzy, dotyczy gospodarki. Ja ubolewam nad tym, że do Krajowego Planu Odbudowy nie można było wpisać rozmaitych rozwiązań, czy to z zakresu praw człowieka, czy z zakresu praworządności, ale po prostu Krajowy Plan Odbudowy i Europejski Fundusz Odbudowy nie tego dotyczy. Żeby wprowadzić te rzeczy, żeby zaprowadzić praworządność, żeby wprowadzić pełnię praw reprodukcyjnych, trzeba wygrać wybory. A nie wierzę w to, że ktokolwiek wygra wybory z Prawem i Sprawiedliwością, wcześniej zabierając Polakom pieniądze. To się nigdy nie udało. To się nie udało Platformie Obywatelskiej od ponad 2000 dni, bo tyle przebywa w opozycji. Decyzja sprzed kilku lat, żeby nie popierać programu 500+, do dziś odbija się Platformie Obywatelskiej czkawką. Więc nawet z takiego czysto politycznego rozumowania, jeżeli chcemy wygrać, a chcemy wygrać z Prawem i Sprawiedliwością, to musimy podejmować wcześniej decyzje, które służą Polkom i Polakom, a nie naszemu własnemu pielęgnowaniu naszego własnego ego. To nie jesteśmy w parlamencie po to, żeby zdobyć odznakę mistrza antypisu. Jesteśmy w parlamencie po to, żeby dbać o interes naszych wyborców, ale też nie naszych wyborców, wszystkich obywateli, którzy dotknięci tym ogromnym kryzysem, tą tragedią, wirusem, który każdego dnia nadal pochłania kolejne ofiary, żeby o nich zadbać, żeby zadbać o ich miejsca pracy, żeby zadbać o ich firmy, żeby zadbać o ich szpitale, żeby zadbać o to, by do ich miasteczka dojeżdżał pociąg. To jest nasz pani obowiązek poseł, czyli jako rozumiem, posłów i posłanek Lewicy i polskiego parlamentu. Czyli rozumiem, że ten brak porozumienia i solidarności po stronie opozycyjnej, oczywiście mam na myśli przede wszystkim Lewicę i Koalicję Obywatelską, to jest odpowiedzialność samej Platformy i Koalicji Obywatelskiej, pani zdaniem, że oni zaspali, oni do was nie przyszli z propozycją wspólnego stanowiska, wspólnego negocjowania z rządem premiera Mateusza Morawieckiego, bo mnie bardzo interesuje geneza tej sytuacji. To znaczy, co się takiego wydarzyło, że opozycja, której świetnie udaje się na przykład współpracować przy okazji wyborów prezydenckich w Rzeszowie, tak bardzo zawiodła, mówię o wyborcach antypisowskich, w kontekście ratyfikacji ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej. Gdzie został i przez kogo popełniony błąd? Że nie było tej solidarności, nie było tego wspólnego stanowiska, nie było tego wspólnego działania. W mojej ocenie opozycja, ta racjonalna opozycja, co pokazało wczorajsze głosowanie, nie zawiodła. Z czterech ugrupowań opozycyjnych, trzy ugrupowania, Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050, zagłosowało za. Pani poseł, czyli mam rozumieć, że Platforma Obywatelska nie jest opozycją racjonalną, tak? Platforma Obywatelska na własne życzenie wypisała się z tego głosowania za ogromnym europejskim projektem i za przyłączeniem Polski czyli do tego. Czyli jest opozycją projektu. Nieracjonalną, bo pani powiedziała, że racjonalna opozycja zagłosowała za. Czyli Platforma jest nieracjonalna. Dla mnie w tej sytuacji oczywiście. Że jeżeli ktoś myśli, myśli o Polsce, a nie o interesie partyjnym, to jest racjonalny. I tak zachowała się wczoraj Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050. I jest współpraca na opozycji, tej właśnie proeuropejskiej, myślącej w kategoriach polskiej racji stanu, myślącej o obywatelach i obywatelkach. Ja bardzo bym chciała, żeby Platforma Obywatelska dołączyła do tej opozycji. Ma taką szansę w Senacie, kiedy tam także będzie musiała zostać poparta ustawa ratyfikacyjna. Będziemy oczywiście rozmawiać. Potrzebujemy współpracy także w dyskusji nad ustawą wdrożeniową, bo wczorajsze głosowanie nie kończy tematu wdrażania Krajowego Planu Odbudowy. Teraz jest czas, żeby ponownie, tak jak Lewica już od marca, żeby ponownie wziąć się do pracy, żeby rozmawiać z samorządami, ze związkami zawodowymi i przygotowywać jak najlepszą ustawę wdrożeniową.
W sprawie tej ustawy można zorganizować wysłuchanie publiczne. No właśnie, mamy było widać ostatnio, jak Prawo i Sprawiedliwość jest skłonne do organizowania wysłuchań publicznych i rozmów z samorządami. Ale panie redaktor, chociażby, odbyły się ale proszę na mnie nie krzyczeć, panie poseł. Znaczy, ja wiem, że internet niestety tę barierę taką daje, że czasem trzeba powiedzieć głośniej. Tylko nie odbyły się. No, jeżeli skądkolwiek pani z samorządowców porozmawia, czy prezydentów miast, bardzo wielu, twierdzi, że w ogóle nie ma zielonego pojęcia, co będzie w Krajowym Planie Odbudowy, ile pieniędzy, dla kogo, jak to w ogóle ma wyglądać, bo nie było rozmów z rządem. Były oczywiście jakieś wysłuchania, jakieś tam konsultacje. Robił je Waldemar Buda, między innymi jako wiceminister polityki regionalnej. Natomiast no, wielu twierdzi, że to było zdecydowanie za mało. Dobrze, ale pani poseł, gdyby pani zechciała odpowiedzieć na moje pytanie, bo skupiła się pani na tym racjonalności i braku racjonalności opozycji, a ja zadałam pani bardzo konkretne pytanie. Dlaczego nie udało się utworzyć tego wspólnego stanowiska z Platformą Obywatelską? Co i kto zawiódł? Teraz jeszcze powtórzę pytanie. Platforma Obywatelska przez wiele miesięcy zmieniała zdanie. Jeszcze w grudniu z mównicy sejmowej Borys Budka apelował o głosowanie przez rząd za funduszem odbudowy i obiecywał bezwarunkowe poparcie w sprawie ratyfikacji. Później zaczęły się jakieś problemy, zaczęły się mrzonki po raz kolejny o tym, że głosując przeciwko tym pieniądzom, przeciwko Zjednoczonej Europie, uda się obalić rząd Zjednoczonej Prawicy. Widzieliśmy rok temu te same obietnice, Borys Budka dokładnie tak samo obiecywał, że Jarosław Gowin już przechodzi na stronę opozycji. Po roku widzieliśmy te same baśnie, opowieści z mchu i paproci. Zajmowanie się przez Platformę Obywatelską takimi gierkami politycznymi zamiast skupienia się na konsultacjach Krajowego Planu Odbudowy doprowadziło do tego, no, że Platforma po prostu przegapiła ten moment. Był czas na rozmowy, na negocjacje, na stawianie warunków w marcu i w kwietniu. Był czas na zgłaszanie na piśmie takich poprawek. Lewica ten czas wykorzystała. Polska 2050 ten czas wykorzystała. Platforma Obywatelska nie. Ja osobiście 12 marca wysłałam zaproszenie do zgłaszania uwag do wszystkich samorządów w moim wrocławskim okręgu wyborczym. Dostałam mnóstwo odpowiedzi i te uwagi zgłosiłam i przekazałam na ręce klubu, a za pośrednictwem klubu do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Rozmawiam z samorządowcami. Wczoraj korespondowałam ze Strzelinem, który chciał się dowiedzieć, które konkretnie uwagi zostały uwzględnione. Te informacje przekazałam i takich rozmów każdego, wszyscy posłowie lewicy wprowadzają wiele, więc nie jest prawdą to, że samorządy nie wiedzą, co się dzieje, że nie brały udziału w wysłuchaniach publicznych, bo brały i wykonały ogromną pracę. I to właśnie dzięki samorządom. Ale pani poseł, ja nie rozumiem, znaczy pani mówi, nie jest prawdą. Pani nie słyszała tych wypowiedzi szefów, prezydentów, burmistrzów miast, bo pani mówi mi, nie jest prawdą. W momencie, kiedy w telewizję, radio i w ogóle media zalewają dziesiątki wypowiedzi tych, którzy pracują w samorządach, którzy mówią, nic nie wiemy, nikt z nami nie rozmawiał, więc nie wiem, jakieś dwie alternatywne rzeczywistości się stworzyły. Pani redaktor, jeżeli wychodzi samorządowiec Rafał Trzaskowski i mówi, że zbyt mało wsparcia otrzymały samorządy ze strony opozycji w sprawie tych negocjacji, to powinien tak naprawdę spojrzeć w lustro i zapytać już nie samorządowca Rafała Trzaskowskiego, ale wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego, dlaczego jego partia tak mało wsparcia udzieliła samorządom. Lewica to zadanie wykonała. Nie było żadnych pieniędzy zagwarantowanych w pierwotnym planie, Krajowym Planie Odbudowy dla samorządów. Lewica zapewniła, że 30% tych funduszy trafi do samorządów i będzie wydatkowane pod kontrolą Komitetu Monitorującego, w skład którego wejdą także przedstawiciele. Ale wie pani, że 80%, ponad 80% tych środków będą musiały samorządy oddać. To jest kolejna rzecz, która jest bardzo zaskakująca w przypadku tego, co zostało dla samorządów wynegocjowane, ale dobrze. Ostatnia sprawa, pani poseł. To jest jeszcze przedmiot dyskusji, dlatego że wcale nie jest tak, że ta część pożyczkowa musi być pożyczkowa dla samorządów. Może być tak, te pieniądze mogą być dysponowane w formie dotacji i mamy nadzieję, że w znacznym stopniu tak się stanie. O tym trzeba będzie rozmawiać przy okazji pewnie ustawy wdrożeniowej. Tak to będzie wyglądało jak w przypadku funduszy inwestycji lokalnych, niestety. Pani poseł, czy pani sobie wyobraża jeszcze, albo ma chęć w ogóle na współpracę z Koalicją Obywatelską, na ten wspólny blok lewicowy ewentualnie, lewicowo
platformerski, o tak, no bo wiele, to rozmawiam z Państwem bardzo często na ten temat, że badania dają Wam szansę na wygraną z PiS-em, o której Pani tak często dzisiaj wspominała, tylko w przypadku tej jedności, ale ja się zastanawiam, czy po tym, co się wydarzyło, jeszcze Pani zdaniem jest szansa na jedność. I to już tak na koniec. Lewica jest całym sercem otwarta na współpracę z racjonalną, proeuropejską, prodemokratyczną opozycją. Ale jest jeden warunek. To musi być współpraca w działaniu, a nie w bezczynności. W słowie współpraca, równie ważne jak współ, jest słowo praca. Tą pracę musimy wykonywać. Lewica jest do tej pracy gotowa. Cieszymy się, że gotowy jest także Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050 i bardzo serdecznie zapraszamy do tej współpracy także kolegów i koleżanki z Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję za to spotkanie, pani poseł. Emocjonujące, ale to także ze względu na niezbyt dobre połączenie internetowe z opóźnieniami. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Lewica. Pozdrawiamy, dobrego dnia życzymy. Dziękuję. Dzięki, do zobaczenia. Wzajemnie. Już za chwilę Państwa gościem Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej. Oczywiście będziemy kontynuować kwestię tego, co wydarzyło się wczoraj w sali plenarnej polskiego Sejmu. Przypomnę, że została przyjęta ratyfikacja ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej głosami Prawa i Sprawiedliwości, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Koalicji Polskiej oraz Lewicy właśnie. Koalicja Obywatelska w większości, oprócz jednego posła, wstrzymała się od głosu. Teraz oddajemy jeszcze głos przed przed Pawłem Kowalem, Markowi Sawickiemu, a także Mateuszowi Morawieckiemu, którzy mówili o tym, jeden mówił, że to, co nas czeka, to jest istny plan Marszala, z którego nie możemy nie skorzystać. No i pan poseł Sawicki, który, to jest bardzo skomplikowana sytuacja, zdaję sobie sprawę, ale no, tak to się wydarzyło, który rano stwierdził, że to absolutnie nie jest plan Marszala i że absolutnie nie można kupować kota w worku, po czym wieczorem kupił i zagłosował. Te środki, to nie tylko Krajowy Program Odbudowy, to ponad 700 miliardów, w cenach bieżących około 770 miliardów złotych dla polskich rolników, polskich rodzin, szkół i szpitali. Nie wolno nam zmarnować takiej szansy. Nie wolno nam zmarnować drugiego planu Marszala. To nie są pieniądze pana Morawieckiego, to nie są pieniądze pana Kaczyńskiego, nie są to moje pieniądze. Te pieniądze będą spłacać Polacy. Chcę jasno powiedzieć, to nie jest żaden plan Marszala, tam nie ma ani jednego euro darowizny. To są wszystko pieniądze, które musimy spłacać. Ta część dotacyjna pochodzi z oszczędności Komisji Europejskiej i środków, które już posiada. Ta część kredytowa pochodzi, rzeczywiście będzie pochodziła z emisji obligacji. I z podatków, panie ministrze, z nakładanych podatków chociażby na cyfrowych gigantów. Plan jest taki, żeby tych pieniędzy nie trzeba było z kas budżetowych naszych wewnętrznych spłacać, tylko żeby spłacać to właśnie między innymi przez wspólne unijne podatki. Nie jest to tylko podatek cyfrowy, że tam jest co najmniej jeszcze 4 różne podatki, w tym podatek od plastiku, który zapłaci każdy polski obywatel. Teraz powinniśmy zaczynać rozmowę z Pawłem Kowalem, ale jeszcze oczywiście czekamy na połączenie. Kuba, czy się uda połączyć normalnie przez Skype'a, telefonicznie, jak będziemy rozmawiać, skoro czołówka programu już poszła? Halo, halo? Jeszcze nie wiemy. Chwila niepewności, chwila zawieszenia. Dobrze, łączymy się z Pawłem Kowalem. Taki jest komunikat z reżyserki, więc czekamy na połączenie z panem posłem Pawłem Kowalem. Mamy jeszcze trochę czasu, więc miejmy nadzieję, że uda nam się za chwilę spotkać, słyszeć i widzieć. Michał Kozłowski, czyli mój wydawca, uspokaja, mówi, jest okej. Ja mówię, sprawdzam. Więc odwracam się już teraz do kamery numer 1. Paweł Kowal zasiada, jak widzę. Dzień dobry, Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska. Wszystko słyszymy. Ja pana widzę. O, słuchawka jest. Tak. Bardzo dobrze. To nam daje szansę na to, że wszystko będzie w porządku. Raz, dwa, trzy, raz, wszystko dwa, trzy. Porządku, Houston, tak, mamy problem, czy wprost przeciwnie? Wszystko okej? Okay? Tutaj to są krynki, w krynkach nie ma żadnych problemów, oprócz tego, że ludzie myślą o tym, co będzie się działo po pandemii, mają w głowie przede wszystkim
jak będą wyglądały wakacje, czy turyści jacyś przyjadą na Podlasie, z czego będzie można utrzymać agroturystykę. To są rzeczy, którymi żyją ludzie. No dobrze radzę innym politykom, żeby też tym żyć. No i właśnie Lewica zarzuca wam, czyli Koalicji Obywatelskiej, że wy o tym nie myślicie, że to właśnie pieniądze z Unii, że to właśnie te 770 miliardów złotych, że to te prawie 60 milionów euro będzie gwarantowało pomoc dla polskiej gospodarki, przeciw której to pomocy, właściwie no nie przeciw której się głosowaliście, przeciw której głosowaliście, ale wstrzymaliście się od głosu, więc nie poparliście tej pomocy. No ale to jest, Lewica stara się ludziom ciemnotę wciskać i źle traktuje nie tylko ludzi w Krynkach, ale wszystkich Polaków, bo myśli, że można tak nabajerować. Mm. Nie ma takiej sytuacji, że tych pieniędzy nie będzie. Te pieniądze można było jeszcze chociażby 2 tygodnie negocjować z rządem. Lepiej wynegocjować wydawanie tych pieniędzy, lepiej wynegocjować plan wydawania tych pieniędzy, zrobić zabezpieczenia lepsze niż Lewica proponuje, żeby te pieniądze się nie rozeszły gdzieś tam po znajomych królika. Widzimy, co się dzieje. Ja po prostu proszę popatrzeć. Drodzy kochani koledzy z Lewicy, popatrzcie, co się dzieje. Co się dzieje na przykład z dotacjami dla organizacji pozarządowych, dostają tylko swoi. Ostatnio grube miliony dla Polska Wielki Projekt. Popatrzcie, co się dzieje z wyborami kopertowymi. Popatrzcie, co się dzieje z Polską Fundacją Narodową. No dobrze, Narodową. Panie Boże, ale to przerwę od razu, dlatego że wszyscy, ja nie mówię, wszyscy może kradnie, podkreślają... Ktoś może nie kradnie, ale... Wszyscy mamy lekkie opóźnienie, więc proszę wybaczyć, będę musiała wchodzić słowo. Wszyscy podkreślają, że to było głosowanie jedynie za ratyfikacją, czyli możliwością rozdziału tych środków, a że mechanizmy przy okazji Funduszu Odbudowy, tego New Generation EU, bo to się dokładnie tak nazywa, są na tyle daleko rozbudowane, że nie ma obawy o to, że Prawo i Sprawiedliwość te pieniądze będzie mogło sobie dzielić, jak mu się będzie żywnie podobało. O tym wspominają wszyscy, że te mechanizmy są zupełnie inne niż w przypadku normalnej perspektywy budżetowej tej siedmioletniej. Ale to niech w takim razie Lewica stoi na swoim stanowisku. Ja mam swoje sumienie, działam w imieniu wyborców, którzy mnie wybrali. Nie podzielam tego stanowiska. Widzę, jak są w Polsce wydawane pieniądze. Tu za mną jest piec. Oni po prostu palą pieniędzmi w piecu naszymi wspólnymi. Taka jest ta władza. I każdy, kto się interesuje życiem publicznym i każdy, kto tutaj z tych mieszkańców właśnie Krynek, z których dzisiaj się łączymy, każdy to rozumie. Lewica naprawdę nie musi tutaj bajerować. Ale panie Boże, bo pan każdy nie odpowiada na moje pytanie. Bo ja mówię o tych mechanizmach kontrolnych, że są zupełnie inne niż były do tej pory, że te wszystkie argumenty w związku z tym, których pan w tej chwili używa, no nie do końca są słuszne, no bo jeżeli są nowe mechanizmy, jeżeli jest powiązanie wypłaty środków z praworządnością, jeżeli będzie większa kontrola wydatkowania tych środków, to może nie ma się aż tak czego bać. A to nie jest kwestia bania się. To jest kwestia tego, że każdy polityk ma obowiązek stać na straży publicznych pieniędzy. Mm-hmm. Jeżeli ktoś uważa, że te mechanizmy są wystarczające, to proszę bardzo. Ja uważam, że nie są wystarczające, bo to nie chodzi tylko o to, żeby zabezpieczyć, że pieniądze nie zostały rozkradzione. Chodzi jeszcze o drugą sprawę, żeby doprowadzić do tego, że pieniądze zostały dobrze wydane. Bo z czym my mamy problem? Mamy z tym problem, że dzisiaj w Polsce wydaje się pieniądze na byle co, nie myśli się o strategicznych interesach Polski, nie myśli się o tym, co będzie za jakiś czas i w tym jest dzisiaj problem, że będziemy potem, zostaniemy jak z długami po Gierku. Przecież te pieniądze trzeba będzie kiedyś oddać. To jest istota sprawy. No dobrze, no ale to każde pieniądze w takiej sytuacji trzeba by było oddać, panie pośle. To ja rozumiem, że pan w ogóle jest przeciwny temu funduszowi odbudowy? No przecież bez względu na to, co by zostało wynegocjowane, to i tak by je trzeba było oddać. Ale pani redaktor, my wiemy, jak dobrze wydać te pieniądze. Dobrze wiedzą, jak wydać te pieniądze samorządy. Dobrze wiedzą organizacje pozarządowe. Co stało na przeszkodzie, żeby sobie wspólnie usiąść i ustalić? Robimy tak albo robimy inaczej. Jedziemy w tym, a nie w tym kierunku. Więcej wydajemy na medycynę. Ja mam konkretne propozycje. No to więcej co, na to co na wam medycynę, zabroniło rozmawiać? Skoro Lewicy udało się spotkać oko w oko z Mateuszem Morawieckim, to gdzieś być może po stronie Platformy popełniono błąd. Może Borys Budka gdzieś sądzę, popełnił błąd. Ostateczny. Może każdy popełnił błąd, ale w tym wypadku nie wygląda, żeby to politycy opozycji popełnili błąd. Jakby tak było, to bym powiedział. No przecież oni wysłali ostateczny plan tego programu do Komisji Europejskiej na szybko kilka dni temu, nie przysyłając go w ogóle do Sejmu. Co są? No właśnie, no to co sądziły, co stało na przeszkodzie, żeby przysłać to do Sejmu, żebyśmy, nawet co stało na przeszkodzie, żeby dać sobie jeszcze 2 tygodnie? Nawet nic jeszcze więcej nie było, nie moglibyśmy sobie dać czasu, bo trzeba ratyfikować tę ustawę do końca czerwca, więc to są jeszcze niemal 2 miesiące na ewentualne negocjacje. Lewica, a właściwie Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, pewnie dobrze panu znana, przed chwilą powiedziała, że w naszym programie, że Platforma Obywatelska jest nieracjonalną opozycją, że to nie było racjonalne, co państwo zrobili.
powiem i pani Dziemianowicz-Bąk, i pani redaktor, to co zawsze mówię. Lewica nie jest od klaskania, nie ma być żadna konstruktywna, nie ma być żadna przymilna. Przepraszam, opozycja nie jest od klaskania, nie ma być żadna przymilna, nie ma być miła dla rządu. Opozycja ma pokazywać, gdzie można coś zrobić lepiej i krytykować, gdzie jest zrobione źle. Bo tego od nas oczekują obywatele. I koniec, kropka. Szczerze mówiąc, nie mam czasu. Wiem, że niektórzy koledzy strasznie dużo czasu tracą teraz na dyskusję z lewicą, a to z tamtym, a to z siamtym w Sejmie. Kogo to interesuje? No to trzeba to powiedzieć przewodniczącemu Budce, bo on wczoraj większość swojego wystąpienia poświęcił lewicy. Jemu to mówię i pani redaktor to mówi, i pani Dziemianowicz mówię, szkoda naszego czasu, żebyśmy analizowali, co tam lewica zrobiła. Zrobiła na swoją zgubę, bo mogła zrobić lepiej. Ich sprawa. Mnie interesują sprawy obywateli i tak będę dalej starał się o to, żeby na każdym możliwym etapie wdrożyć wszystkie możliwe mechanizmy, żeby kontrolować wydawanie tych pieniędzy. Będę robił w tej sprawie wszystko, co tylko możliwe i my jako opozycja będziemy robić, bo od tego jesteśmy. Będziemy apelować do Najwyższej Izby Kontroli, będziemy po dobroci proponować jakieś rozwiązania, będziemy też proponować właśnie kontrolę wydawania tych środków. Od tego jesteśmy i to gwarantujemy obywatelom. I chcę powiedzieć wszystkim, którzy robią ludzi w konia, ani przez moment nie było ryzyka, że tych pieniędzy nie będzie, bo te pieniądze są, one są przygotowane, można było tylko lepiej albo gorzej przeprowadzić ten proces konsultacji, przygotowania wspólnego planu. Zrobili jak zrobili. My przyjmujemy to do wiadomości, rozumiemy, że dzisiaj nie mamy większości, pilnować będziemy i podpowiadać dobre rozwiązania będziemy. Ja się na nikogo nie obrażam, ani na lewicę, ani na rząd. Jak będę widział, że można coś lepiej zrobić, będę tak jak zawsze konstruktywnie podpowiadał, czy to w dziedzinie pracy, czy to w dziedzinie zmian w organizacji służby zdrowia, czy to w nauce, czy to w edukacji. Mam wśród swoich przyjaciół dużą grupę ekspertów, specjalistów, którzy też mogą w tym podpowiedzieć. Będziemy przygotowywali, tak jak dotychczas, różne memoriały, propozycje, pisma i słali. To będzie nasza konstruktywna praca. Ale rząd będziemy krytykować i będziemy krytykować też innych polityków. Jak tylko będę widział, że to jest konieczne, zgodnie ze swoim sumieniem, tego od nas Polacy potrzebują, takiej nowej polityki Polacy potrzebują, a nie przymilności do rządu. A propos krytyki. Brawo Lewica, brawo Czarzasty. W ten oto sposób postkomuniści oddaliście bolszewikowi Kaczyńskiemu władzę na długie, długie lata. Koalicja PiS-Lewica stała się faktem, napisał wczoraj Wadym Tyszkiewicz. Czy o dwa kroki za daleko, czy zgadza się pan z taką opinią, że postkomuniści oddali władzę bolszewikowi? Ja mam swoją opinię, no nie wiem, nie chcę komentować opinii kolegów. No ale ja pana proszę, no, żeby pan skomentował jednak. No. No ale no co, no wkurzył się Wadim Tyszkiewicz, napisał, co mu leżało na wątrobie. No i tak często jest w życiu, no. Tak też politycy mają emocje. Cześć, ja nie będę się włączał w te walki z lewicą, z innymi, którzy tam inaczej głosowali. Do ostatniego momentu starałem się o to, żeby dobrze napisać ten program odbudowy. Wiem, jakie to ma znaczenie dla Polski. Będziemy pracować w tych warunkach, jakie są. Na nikogo się nie obrażam. Jedziemy do przodu. Taka jest moja polityka. A no jak dobrze. Ktoś ma inną, to proszę bardzo. Ale żeby iść do przodu, też trzeba mieć jakąś autorefleksję i to już będzie ostatnia kwestia w tym temacie. Czy sądzi pan, włączając tę autorefleksję, że Platforma coś przegapiła, że Platforma coś przespała, że coś można było zrobić w tej sprawie inaczej, żeby no nie wyszło to tak niezgrabnie, jak wyszło? Ale ja nie uważam, że to wyszło niezgrabnie. No, to po prostu tak jest w Sejmie. Nie mieliśmy twardych gwarancji, takich, jakie naszym zdaniem są konieczne, no tośmy się wstrzymali. I ludzie to ocenią po jakimś czasie. Dajmy sobie czasami na ocenę jakichś zachowań 2-3 dni albo na przykład 2-3 lata. Może się kiedyś okaże, że to my mieliśmy rację. Przeszło, minęło, zagłosowane, pieniądze będą, będziemy patrzeć władzy na ręce. To jest nasza rola. Żadnych przymilności nie będzie. Koniec, kropka. Dobrze, prosto i skutecznie postawiona sytuacja. Natomiast jeszcze wrócę do Lewicy, no bo wiemy i rozmawialiśmy przecież już o tym niejednokrotnie w tym programie, że wszelkie sondaże, a właściwie trendy sondażowe pokazują, że żebyście wygrali z PiS-em, wy, czyli jako opozycja, no to musicie współdziałać. Musicie iść wspólnie, bo system Donta jest jaki jest. I jeżeli pójdziecie w kilku blokach, no to nie ma szans na wygraną z Prawem i Sprawiedliwością. I teraz zastanawiam się, czy po tym, co się wydarzyło, jest szansa jeszcze na współpracę, pana zdaniem? Teraz chwilę zmienię biegi, będę przez moment po prostu czystym politologiem. To, co się wydarzyło, ma pewną konsekwencję. Oddala trochę kwestię zmiany rządu. Bo jestem przekonany, i tak mówi stugębna plotka w Warszawie i wróble ćwierkają od Wrocławia po Gdańsk, że jest ciche porozumienie z Lewicą polegające na tym, że gdyby Jarosław Kaczyński musiał tworzyć rząd mniejszościowy, to Lewica po tej próbie ognia, którą wczoraj przeszła, da mu większość dla stworzenia rządu mniejszościowego. Więc pewnie wybory będą później. A teraz
o już zupełnie politycznie, o tej doktrynie jedności. Tak, ważna jest jedność. Ja bym powiedział tak, naszą przyjaciółką jest jedność, ale jeszcze większą przyjaciółką jest prawda. Polacy dzisiaj potrzebują prawdy. Więc ja na przykład, nie wiem jak moi koledzy, nie będę deklarował, że jak ktoś będzie robił w konia opinię publiczną, będzie źle postępował, to tylko dla zasady jedności tego nie powiem publicznie. Ja nie po to jestem posłem. Mhm. Mogę następną kadencję nie być. Ale dzisiaj będę przede wszystkim mówił prawdę, bo prawda jest jeszcze przed jednością i przed jednością jest zdrowy rozsądek. Więc przyjdzie czas na dyskutowanie o tym, jak wyglądają listy wyborcze przed wyborami. Tak jak powiedziałem, pewnie te wybory będą trochę później, ale przede wszystkim pamiętajmy o tym, że Polakom dzisiaj ktoś musi mówić prawdę jak jest. No dobrze. Bo rząd tego nie robi, bo rząd dba tylko o siebie. My jesteśmy od tego, żeby przede wszystkim to mówić, a nie kitwasić się we własnym sosie politycy z politykami i międlić naokoło, jak to będziemy robić jedność. Ona sama przyjdzie. No to nie jest takie pewne, czy ona sama przyjdzie, zważywszy na tę plotkę, którą pan przed chwilą nam tutaj sprzedał, w cudzysłowie. Mówi o tym cichym porozumieniu Lewicy z Prawem i Sprawiedliwością. No dobrze, ale przyzna pan, bo pan mówi, że najważniejsza jest prawda, zdrowy rozsądek, a dopiero później jedność. No ale prawda, a propos, też jest taka, że wszystkie badania opinii publicznej przed tą burzą wczorajszą sejmową pokazywały, że ludzie chcą ratyfikacji tej ustawy, że ludzie chcą pieniędzy unijnych, że ludzie chcą, żeby to jak najszybciej załatwić i nie rozumieją argumentów, których państwo używają. To jest znowu być może jakiś problem w komunikacji ze społeczeństwem. Myślę, kolejny platformy. Boję się, że pani redaktor zdenerwuje jeszcze społeczeństwo, bo mam wrażenie, że to powtarzanie, że ludzie nie rozumieją, to jest naprawdę trochę nisko cenimy ludzi. A naprawdę ludzie tego nie rozumieją, co ja dzisiaj wyjaśniam. Ja tak w skomplikowany sposób mówię, a jestem przekonany, że rozumie to każdy, kto się zajmuje polityką na co dzień i każdy, kto zajmuje się polityką od czasu do czasu. No ale widział pan te badania, o których ja mówię, czy pan ich nie widział? No widziałem, ale my nie jesteśmy od tego, żeby przyklaskiwać badaniom i siedzieć ciągle w socjologii, bo to nie jest seminarium z socjologii. My jesteśmy od tego, żeby, jeżeli coś jest niejasne, wyjaśniać. I właśnie to robię. To już trochę za późno. Misja. Może Borys Budka powinien na pana jakoś bardziej postawić, żeby pan wyjaśniał ludziom przed, a nie jak jest już musztarda po obiedzie. Proszę dyskutować z Borysem Budką, na kogo on stawia. Nie mam poczucia, żebym nie miał możliwości wyjaśnienia tego, choć był pani redaktor, od czasu do czasu mogę to wyjaśniać. Myślę, że sprawa jest prosta. Nikt bardziej niż ja, niż środowisko Koalicji Obywatelskiej nie jest za tym, żeby się integrować w Unii Europejskiej. Ludzie to doskonale rozumieją. Nikt nie jest bardziej od nas za tym, żeby przyjmować te pieniądze. My wiemy, że te pieniądze jeszcze wzmocnią integrację i wiemy, jak zrobić, żeby je lepiej wydać i lepiej przypilnować. Nic w tym złego nie ma. Naprawdę jeden z naszych widzów właśnie nazwał pana optymistą. No, to nie jest kwestia, wie pani, ja bym powiedział tak do tego naszego widza. Papież Franciszek fajnie o tym mówi, bo mówi, że to nie chodzi o optymizm, bo optymizm to jest tylko taki trochę stan psychiczny, że to chodzi o nadzieję. I ja po prostu mam nadzieję, wiem, że będzie inaczej w Polsce, że idzie nowe, wyczuwam to, jak rozmawiam z ludźmi i nie ma potrzeby hamować po każdej sprawie, która jest trudna. Jak jest trudna sprawa, trudne głosowanie, trzeba spokojnie ludziom wytłumaczyć, uszanować ludzi, a nie nawijać makaron na uszy. I ja to robię. Myślę, że każdy dzisiaj zrozumiał, no dobrze, dlaczego nadzieja, prawda, zdrowy rozsądek, to są wszystko bardzo zacne rzeczy, panie pośle, ale w polityce trzeba być czasami brutalnym i trzeba być przede wszystkim skutecznym, dlatego że od takiego pięknoduchostwa to się niczego nie osiągnie, niestety. No doskonale pan wie, bo jest w polityce już parę dobrych lat i nieraz po plecach w tej polityce dostał. W związku z tym wie pan, że to jest twarda gra i takie mówienie o tym, że nadzieja, że trzeba budować i tłumaczyć, no to jest trochę za mało. Znaczy w polityce trzeba mieć z kim grać, żeby coś ugrać. No i teraz pytanie, czy Platforma Obywatelska ma z kim grać, bo sama jest w tej chwili za słaba. Przecież pan to wie. Po pierwsze, Platforma musi sama się ogarnąć i wzmocnić. Mówię to kolegom z Platformy za każdym razem. Jako bezpartyjna część Koalicji Obywatelskiej. Po drugie, trzeba na nowo zbudować Koalicję Obywatelską. Po trzecie, trzeba zbudować trwałą współpracę ze środowiskami społecznymi, przede wszystkim miastami, gminami, czyli samorządami. To jest bardzo potrzebne z naszego punktu widzenia. Po trzecie, trzeba zwrócić się do organizacji pozarządowych. Trzeba na nowo zorganizować ten nasz polityczny, ale tu mówię z takim szacunkiem do polityki. To jest ta polityka przez wielkie P, czyli to dążenie do lepszego świata. Trzeba to na nowo odbudować. My to już teraz będziemy robić. W każdym razie ja
ze swej strony nie tracę ani jednego dnia, żeby iść w tym kierunku. Nawet teraz przez weekend, długi weekend, rozmawiałem z jednym przedstawicielem samorządu, z drugim, z trzecim. Mamy jakieś wspólne plany, wspólne plany kształcenia, wspólne plany działania. Rafał Trzaskowski mówi o kampusie. My naprawdę tej aktywności mamy sporo. Jeżeli mało, ludzie mają prawo nam powiedzieć mało. No to my powinniśmy robić więcej. No to dlatego jest think tank, o którym pani wie, medyczna racja stanu, z którym pracuję. To dlatego grupa praca i zrobiłem wspólnie ze współpracownikami kongres poświęcony pracy i rekomendacje, co można zmienić w prawie pracy. I są kolejne pomysły. Będzie niedługo bardzo ciekawa też konferencja polityczna na temat świata po COVID-zie. No dobrze. I tam wszędzie będziemy, panie pośle, zapraszali. Ja zawsze co to znaczy, zapraszam ludzi spoza platformy też. Panie pośle, co to znaczy na nowo zbudować koalicję obywatelską? Bo pan takich słów przed chwilą użył. Ciekaw byłem, czy pani to łapie specjalnie. Ja miałabym nie wyłapać jakiejś wątpliwości. To znaczy, że trzeba wyobrazić sobie ten kształt opozycji, z jakim idziemy później na rozmowy do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Bardzo ciekawe są te propozycje, które zgłasza na przykład marszałek Zgorzelski. Warto z nim o tym dyskutować. A my powinniśmy teraz zbudować koalicję jako organizację, która składa się z Platformy. Mhm. Ona jest najważniejszą częścią Koalicji Obywatelskiej, bo ma tradycję długą, bo ma środki finansowe, bo ma organizację. Ludzie Platformy powinni się czuć pewnie, bezpiecznie, że jeżeli będzie powstawał jakiś nowy twór polityczny, ja mówię tu o swojej wizji. Mm-hmm. Moja wizja jest taka, że to powinno być porozumienie. Ale Platforma nowe i kto? Porozumienie Platformy, no, Zielonych, bardzo dobrze rozwija się ta organizacja, środowisk konserwatywnych spoza Platformy, takich, które na przykład ja reprezentuję, Paweł Koncyliusz, na pewno Inicjatywy Polskiej i na pewno Nowoczesnej. No jak pan chce połączyć Inicjatywę Polską z panem i z Pawłem Koncyliuszem? No to właśnie chodzi o to, to że w tej wszystko chwili... da w ramach koalicji. Przecież my jesteśmy w jednym klubie. No ale przecież to nie działa. Nie działa tak, jak powinno. Jak to nie działa? No nie działa. Bardzo dobrze działa. Spotykamy się co tydzień, to niech pan to wyborcom powie. Mówię to wyborcom, będę mówił, jak będę mówił. Ale oni mają inne zdanie na ten temat najwyraźniej, panie pośle. Jedni mają inne, drudzy mają takie. Jak się dobrze zorganizuje koalicję obywatelską, a to się da zrobić, tylko trzeba to zrobić w porozumieniu ze środowiskami samorządów, z tymi prezydentami, którzy są najaktywniejsi, nie chcą się angażować w politykę. Tak, ja widziałam, że pan z panem Jaśkowiakiem ostatnio spędził trochę czasu. Rozumiem, że to też taka refleksja z tego spotkania. Podyskutowaliśmy o przyszłości. No to Jacek Jaśkowiak zrobi pana zdaniem? Z Tadeuszem Truskolackim. Proszę? Co pana zdaniem Jacek Jaśkowiak zrobi? No bo on się ostatnio podczas rozmowy ze mną zastanawiał, ile jeszcze czasu wytrzyma w Platformie. Pana zdaniem wytrzyma, czy nie? Ale to nie jest najważniejsze, czy on będzie w Platformie, czy nie. Najważniejsze jest, żebyśmy wspólnie z Platformą zrobili taki ruch w opozycji i taką nową jakość, żeby dało się potem dogadać z Hołownią, żeby dało się dogadać z tymi wszystkimi, którym zależy w Polsce na demokracji, na tym, żeby w Polsce coś się zmieniło, żeby władza nie była w rękach jednej partii, żeby ludzie mieli nadzieję na przyszłość. To się da zrobić, no. A mamy coś wyjątkowego w tej chwili, bo pierwszy raz od dawna mamy taką awangardę prezydentów miast, którzy stanowią naprawdę coś zupełnie nowego w polskiej polityce. No dobrze. Idzie za nimi ta świeżość, idzie za nimi zaufanie ludzi, ogromne zaufanie ludzi w kilku przypadkach. Trzeba z tego też skorzystać na poziomie polityki krajowej i trzeba złamać ten podział, że jest samorząd i rząd. Dobrze, to jeszcze jedno pytanie na koniec. Trzeba po prostu przywrócić polityce jedność. To jeszcze za chwilę. A propos właśnie braku tej jedności, bardzo krótko, bo już czas nam się naprawdę kończy. Jak pan zareagował na tę informację, że Bronisław Komorowski odwraca się od Platformy Obywatelskiej i wspiera budowę no właśnie tego konserwatywnego środowiska wokół Koalicji Polskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego? Jeszcze raz, nie wiem dokładnie, co robi Bronisław Komorowski, bo dawno się z nim nie widziałem. No będzie patronem tego nowego projektu politycznego budowanego wokół Koalicji Polskiej. No dobrze. Nie wiem, czy to będzie patron polityczny, czy to będzie po prostu patron jakiegoś spotkania. Nie sądzę, żeby członkowie Koalicji Polskiej chcieli się modlić do Bronisława Komorowskiego, a nie tego, żeby on tego oczekiwał. Więc może coś doradzi. Nie ma w tym naprawdę nic złego. Nie ma nic złego w inicjatywach Piotra Zgorzelskiego. Dobrze, że polityka składa się z tego, że ktoś rzuca jakąś ideę. Potem, tak jak kiedyś moje środowisko Polska jest najważniejsza, rzuciło ideę 400 zł na dziecko, pamięta pani? I później z tego wyszło 500+. Ta idea się gdzieś tam kołacze, ludzie o tym dyskutują. Na tym polega polityka, żeby proponować rozwiązania. No i ktoś to złapie, kropkę. Ktoś nie złapie.
No tu stawiamy kropkę. Życzę wszystkiego dobrego nowym inicjatywom. Ja również. Podyskutujmy. Wszystkiego może się dobrego życzę na dziś. Proszę pozdrowić piękne Podlasie. Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej. Pozdrawiamy, kłaniamy się. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Dobrego dnia. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Do widzenia. Paweł Kowal, który mówi o tym, że prawda i zdrowy rozsądek jest przed jednością. To tak a propos tego, co dzieje się na linii Koalicja Obywatelska-Lewica. O tym, kto jest najbardziej zwycięski po tym starciu w związku z Funduszem Odbudowy. Za chwilę z Mirosławem Oczkosiem porozmawiamy, a teraz już raport z anteny. Zapraszam Państwa. Po Sejmie czas na Senat. Jeszcze w tym miesiącu senatorowie zajmą się ratyfikacją Funduszu Odbudowy. PO chce ustawę poprawić, Lewica zapowiada, nikt zdania tu nie zmieni. Pijany ojciec opiekował się 2-tygodniowym dzieckiem, to w Małopolsce. Sprawą zajmie się sąd. Po 17 latach w ukryciu wyjdą na powierzchnię ziemi. Miliardy cykad zagrają koncert w USA. Szczegóły za chwilę. W Senacie Platforma poprawi tę ustawę. Tak po przyjęciu ratyfikacji Funduszu Odbudowy mówi w rozmowie z nami Tomasz Siemoniak. Wiceprzewodniczący PO zapewnia, że wczorajsza decyzja Sejmu nie przesądza sprawy. W Senacie większość ma opozycja. Dlatego zostaną zaproponowane zmiany dotyczące m.in. kontroli wydatkowania unijnych środków. Koalicja Pakt Senacki ma większość, więc spodziewam się, że będzie w stanie te poprawki przegłosować i one wrócą do Sejmu i ta dyskusja jeszcze raz się będzie odbywała, więc tutaj nic się nie zamknęło. A z kolei Adrian Zandberg z Razem nie pozostawia wątpliwości. Lewica swojej decyzji nie zmieni. Są sprawy, w których nie warto siedzieć na płocie. Są sprawy, w których trzeba umieć powiedzieć tak albo nie, bo nie wszystko jest partyjniacką gierką. Są też sprawy ważniejsze. I ta decyzja o stworzeniu Europejskiego Funduszu Odbudowy, to jest decyzja w strategicznym interesie Polski. Poza Lewicą projekt poparły też PSL oraz Polska 2050. Zostały objęte ścisłym reżimem sanitarnym. Siostry zakonne z Katowic są zakażone indyjską odmianą koronawirusa. COVID-19 wykryto w domu zgromadzenia misjonarek miłości Matki Teresy z Kalkuty. Ostatecznie izolacją objętych zostało 27 osób. To 17 sióstr zakonnych, w tym jedna, która przebywała w szpitalu w miniony piątek, niestety zmarła. W miniony weekend również do szpitala trafiła kolejna siostra, która wymagała hospitalizacji z powodu uciążliwych objawów zakażenia. Izolacji są również osoby bezdomne, to jest dokładnie 10 osób, które korzystały z noclegowni prowadzonej przez te zakonnice. Mówiła Alina Kucharzewska, rzeczniczka wojewody śląskiego. Wczoraj minister zdrowia poinformował o 3 źródłach zakażenia indyjską mutacją. Patogen wykryto już w kilkunastu krajach Europy, m.in. w Hiszpanii, Francji i Szwajcarii. Sąd zajmie się sprawą nietrzeźwego ojca z Brzeska w Małopolsce. Pijany mężczyzna opiekował się 2-tygodniowym niemowlęciem. O szczegółach Łukasz Grygiel. Matka 2-tygodniowego dziecka, która jak wynikało z ustaleń nadużywa alkoholu, pozostawiła niemowlę pod opieką męża. Policjantów powiadomił kurator, który właśnie przyszedł do rodziny. 36-latek w organizmie miał ponad 0,5 promila alkoholu. Z uwagi na brak możliwości zapewnienia prawidłowej opieki nad dzieckiem powiadomiono medyków, którzy zabrali niemowlę do szpitala na oddział pediatrii. Niestety badania wskazały w organizmie dziecka śladowe ilości alkoholu. Sprawą zajmie się teraz sąd. Rodzicom za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia grozić może od 3 miesięcy do nawet 5 lat. Mocno powieje i zagrzmi. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem na Pomorzu Zachodnim, Wielkopolsce i Lubuskiem. Może on osiągać prędkość nawet do 90 km na godzinę. Z kolei burz mogą spodziewać się mieszkańcy Mazowsza, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska i województwa świętokrzyskiego. Lokalnie może spaść również grad. Za to za oceanem wielkie oczekiwanie na cykady. Amerykanie szykują się na prawdziwą inwazję. Po 17 latach spędzonych w ukryciu lada dzień z ziemi wyjdą na powierzchnię miliardy cykad wieloletnich. Pojawią się na wschodnim wybrzeżu USA. Po złożeniu jaj owady w czerwcu zginą, ale wcześniej dadzą o sobie znać głośnymi koncertami, na co czeka w napięciu wielu Amerykanów. Ten dźwięk przekracza 100 decybeli, potrafi być głośniejszy od motocykla. Warto posłuchać, bo kolejna okazja za 17 lat.
I to jeszcze my, program Super Raport. Za chwilę dr Mirosław Oczkoś, ekspert do spraw wizerunku i marketingu politycznego. Porozmawiamy, tak jak już Państwu obiecałam, o tym, kto jest największym wygranym całego tego politycznego zamieszania wokół Funduszu Odbudowy, wokół ratyfikacji ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej. Przypomnę, że premier Mateusz Morawiecki wczoraj powiedział tak. Dziękuję tym wszystkim, którzy wznieśli się ponad swoje partyjne kalkulacje. Było wiele emocji dzisiaj w Sejmie, ale widzieliśmy, że znalazły się też kluby, posłowie, którzy zagłosowali za Polską, powiedział Mateusz Morawiecki, szef Zbigniewa Ziobry, który głosował przeciwko Polsce. Zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego, no tak wynika z tej retoryki. To jest dość skomplikowana sytuacja, muszą Państwo przyznać, więc oddamy w tej chwili głos ekspertowi. Już teraz Mirosław Oczkoś dla Państwa. To jeszcze, żeby formalności stało się zadość, dr Mirosław Oczkoś, ekspert do spraw wizerunku i marketingu politycznego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Panie doktorze, kto jest największym zwycięzcą wizerunkowym tego starcia wokół ratyfikacji Funduszu Odbudowy? Jarosław Kaczyński oczywiście, a jeżeli ktoś nie wchodzi głęboko w politykę, no to premier Mateusz Morawiecki. Dlatego, że udało się przeprowadzić bardzo sprawną akcję propagandową. Po raz kolejny ograć wszystkich i kogo się dało i kogo się nie dało, nawet tych, co nie chcieli, ale też tych, co chcieli. No i to pokazuje, że działania wizerunkowe, działania propagandowe są istotnym elementem marketingu politycznego, bo też dało się wmówić nam wszystkim, no może nie wszystkim, nie wiem, ale nie żebym tutaj siebie, broń Boże, stawiał, że najważniejsze było to, że to głosowanie to oznacza środki bądź nie oznacza środków na odbudowę Polski, plan Marszala. I to zostało wtłuczone, mówiąc kolokwialnie, w serca i umysły i na bazie tego reszta musiała się dookreślić. Mhm. Czyli nikt inny nie potrafił narzucić, i teraz uwaga, kiedyś było bardzo modne słowo, pani redaktor może pamięta. Narzucić narrację. Dokładnie. Kiedyś posługiwano się tym w zasadzie w co drugim zdaniu, narracja, narracja, narracja. To gdzieś później umarło, a tu dokładnie o to chodzi. Udało się narzucić narrację Prawu i Sprawiedliwości pozostałym ugrupowaniom oraz, co ważniejsze, opinii publicznej i wyborcom, i komentatorom. I według tych reguł graliśmy, a problem był postawiony fałszywie. W związku z tym, jak na wyjściu jest fałszywy problem, to później się używa środków, które są nieadekwatne. Pan przypomniał teraz takie to stwierdzenie, narzucenie narracji, to ja jeszcze przypomnę jedno też bardzo często używane kiedyś, czyli ucieczka do przodu. I to jest też coś, co zrobił właśnie chyba Jarosław Kaczyński, prawda? Tak, oczywiście, to jest sprytny zabieg. Oczywiście muszę powiedzieć, że nie musiał się napracować chyba za dużo, chociaż nie wiem, no chciałbym zobaczyć ten protokół tajny do porozumienia Platformy PiS z Lewicą. Tak. I czy jest jakiś w ogóle? Czy jest jakiś tajny protokół, który oznacza coś? No my oczywiście to za chwilę poznamy po różnych innych benefitach, które powinna dostać Lewica, bo jeżeli to by zostało na takim poziomie, no to politycznie jest dosyć słabo, chyba że to jest przedtakt, bo to może tak być, do koalicji. Może się okazać, że spełnia się sen Jarosława Kaczyńskiego, czyli koncesjonowana opozycja. Bo tak to działa w wielu krajach na wschód od Wisły czy Bugu, że nie wchodzimy do rządu, ale popieramy rząd. No to właśnie Paweł Kowal, nie wiem, czy pan słyszał naszą rozmowę przed naszym spotkaniem, ale Paweł Kowal powiedział coś takiego, że no już coraz głośniejsza jest taka sejmowa plotka, że przy okazji tej rozmowy o Funduszu Odbudowy doszło do takiego nieformalnego porozumienia między Prawem i Sprawiedliwością i Lewicą, która to dawałaby no, wsparcie Jarosławowi Kaczyńskiemu w przypadku konieczności stworzenia rządu mniejszościowego. No proszę, a to jak wiemy, że w każdej plotce jest ziarno prawdy i sens mają tylko te informacje, które są niezdementowane. Także słuchajmy, co będą mówili przedstawiciele Lewicy i Prawa i Sprawiedliwości. I rzeczywiście no, tutaj każdy grał coś innego. Nikt nie grał tutaj, mówiąc tak górnolotnie, o Polskę, tylko każdy chciał załatwić swój partyjny interes. Od Zbigniewa Ziobry począwszy, którego dało się skutecznie w zasadzie
wyautować, tak jakby to w ogóle nie miało znaczenia, że to jest współkoalicjant minister sprawiedliwości. O Ziobrze za chwilę, generalny. Bo to jest w ogóle oddzielny rozdział tej historii wczorajszej, jeśli mogę. To troszkę jeszcze inaczej chcę zbudować tę naszą rozmowę, bo już mieliśmy ustalonego głównego wygranego, to teraz główny przegrany. Lewica czy Koalicja Obywatelska? Właśnie to jest ciekawe, dlatego że w pierwszym odruchu większość komentatorów stwierdza, że Koalicja Obywatelska, ale czasami w polityce tak jest, że wykonywanie pewnych rzeczy przynosi odwrotne skutki od zamierzonych, bo wydaje się, że po wczorajszym głosowaniu przynajmniej Koalicji Obywatelskiej, że paradoksalnie, ale koalicja się wzmocniła, bo zagłosowali jednogłośnie, tam jeden bez jednego posła przeciwny. Tak, no to można pokazać, że to rozbicie koalicji to jest ponad jednak przesadzone. Tak? Pogłoski o rozbiciu są mocno przesadzone, a nawet jeżeli były jakieś pomysły, no to być może to ich skonsoliduje. Tak czasami się dzieje w polityce, że chciano by inaczej, a wychodzi inaczej. Z punktu widzenia marketingu politycznego, no, na takich danych, jakich mogę się oprzeć, czyli to, co widzimy w przestrzeni publicznej, wydaje się, że przegrana, tylko zależy, co kto definiuje jako przegraną oczywiście, jest lewica, dlatego że ja nie bardzo wiem, na jakich środowiskach, na jakiej elektoracie chce się oprzeć pan Czarzasty, pan Zandberg i pan Biedroń, ponieważ odcięli w zasadzie no, obydwie nogi. No, strajk kobiet, prawa kobiet, nie wiem, mundurowych na przykład. No, ale to może chodzi o ten, starszy elektorat, który marzy o powrocie do czasów słusznie minionych i przy okazji ostatnich aktywności, takich kiedy się przyłączyli młodzi, to ci starsi trochę odeszli. Może teraz wrócą, może taka koalicja z PiS-em i ta tęsknota za takim, a nie innym zarządzaniem państwem jeszcze w kimś tkwi głęboko. Ja wiem, tylko że jeżeli można wybrać oryginał, to się przeważnie nie kupuje kopii. To jest ten problem, bo jeżeli popatrzymy na słupki, no to lewicy z jakiegoś powodu nie rośnie. I to od wielu, wielu lat, prawda? Nie rośnie. To się porusza mniej więcej w tym między 7 a 11, to zależy jaka są rządy. To znaczy, że coś trzeba było zrobić. Ja zawsze próbuję ugrupowaniom dodawać niż odejmować. Natomiast jak się na to popatrzy, no to jest bilet w jedną stronę, bo teraz niewiele można zrobić. I tutaj nerwowość też pani poseł Dziemianowicz, tak? Tak. Przepraszam, nie mocniej. I w ogóle posłów lewicy, którzy krzyczą na dziennikarzy bardzo często i traktują to trochę z wyższością, pokazuje, że to tak do końca oni się dobrze w tym nie czują. No bo ciężko jest w ciągu 24 godzin czy tygodnia odwrócić się 180 stopni i przekreślić to, co było. Ja sobie nie wyobrażam teraz na przykład pań posłanek, które idą na strajk kobiet i krzyczą tam coś z tym PiS-em, nie? Że tam idźcie sobie. No, bo to jest paranoja, to jest schizofrenia polityczna. No i to jest coś, dlatego uważam, że Jarosław Kaczyński jest bliski tego ideału, żeby będzie miał koncesjonowaną opozycję, bo z nimi można rozmawiać, a reszta to niech po prostu spada, bo nie można z nimi rozmawiać. I to się dzieje w przestrzeni publicznej. Do tego nikt już nie dociera, bo komunikat poszedł, wygrał PiS, środki dla Polski, proszę bardzo, billboardy pojechały w Polsce. To teraz jeszcze kwestia tego, który być może dzięki koncesjonowanej opozycji będzie z rządu wylatywał, mówiąc potocznie. I właśnie, czy w ogóle pana zdaniem coś takiego może mieć miejsce? Bo my już od wielu, wielu tygodni rozmawiamy o tym, czy Zbigniew Ziobro zostanie, czy nie zostanie, czy odejdzie, czy go wyrzucą, czy koalicja przetrwa, czy będą przedterminowe wybory. No i teraz w kontekście tego, co zrobiła lewica, Zbigniew Ziobro może czuć się zagrożony, czy nie? Wczoraj ostro, koncertowo dostał po plecach od m.in. marszałek Witek czy wicemarszałka Terleckiego. Nie został dopuszczony do głosu, nie został wpuszczony na mównicę. No w ogóle został potraktowany jak powietrze, co dla polityka, no szczególnie z takim charakterem jak Zbigniew Ziobro, musiało być trudne do przełknięcia. Ja myślę, że bardzo trudne, dlatego że to było dodatkowe upokarzanie Zbigniewa Ziobro. I tutaj oczywiście przecież panie Witek oraz pan Terlecki sami nie podejmują takich decyzji. To może bardziej pan sam Terlecki, który jest ideologiem PiS-u jednak i pewne rzeczy może robić prawdopodobnie poza Jarosławem Kaczyńskim, no ale pani Witek wiemy, że nie. No to tak upokorzyć koalicjanta, z którym się niedawno rozmawiało, ministra, prokuratora generalnego,
To dawno nie widziałem czegoś takiego i to naprawdę wyglądało bardzo, bardzo niedobrze. No ale teraz właśnie dlatego wracamy do tego punktu, bo to się jedno z drugim łączy. Koalicja Obywatelska, PSL oczywiście i Lewica mogły ugrać, mówiąc kolokwialnie, naprawdę dużo więcej. Ja się absolutnie nie zgadzam z tym, że to jest tylko takie gadanie. Nie, to nie jest gadanie. Dużo do stracenia miało Prawo i Sprawiedliwość, było pod ścianą. Z dwóch powodów przynajmniej. To znaczy, jeżeli byłoby to odrzucone, Europa miałaby dużego już gula na nas, ma. A miałaby jeszcze większego. A dwa, że te pieniądze są po prostu potrzebne nam wszystkim tu w Polsce. Nawet jeżeli w pierwszym odruchu to nie będzie fundusz wyborczy, oczywiście on później będzie, bo to się da tak zrobić, to i tak są potrzebne. W związku z tym można było postawić warunki. A ponieważ my żyjemy trochę w dziwnym kraju, bo to wszystko jest postawione na głowie. W każdym normalnym kraju, jeżeli rządowi brakuje do czegoś głosów, to idzie do opozycji i mówi: słuchajcie, zapraszamy was, pójdziemy na jakieś ustępstwa. A tutaj rząd się nauczył, że wygrywa zawsze. Polityka jednak psuje charaktery. No ale jak widać, słusznie. I rządowi się to należy. Jak widać, słusznie. Tak, bo oczywiście, no jeżeli można, no to się to robi. Wybiera się najsłabszy element, który się przekupuje bądź zastrasza. Robi się to po nocach, nie wiem. Gdyby tam nie było cienia wątpliwości, no to po co jest w takim razie Zbigniew Ziobro w koalicji, skoro koalicji nie ma i trzeba się uciekać do innych ugrupowań. Pani redaktor, no naprawdę oglądamy politykę wiele lat i to się w ogóle, żeby jedno ugrupowanie, minister w rządzie był przeciwny temu, co robi premier. No to albo minister jest do wyrzucenia z rządu, mówiąc brzydko, albo premier podaje się do dymisji, bo to jest model wschodni, naprawdę. Myśmy się już przyzwyczaili do tego, że Mateusz Morawiecki w polityce partyjnej jest nikim. W polityce partyjnej jest nikim. Nie ma ugrupowania własnego, nie ma zaplecza własnego. Zależy w 100% od prezesa Kaczyńskiego. No to może prezes Kaczyński w końcu stanie na czele rządu, weźmie za wszystko odpowiedzialność i pokaże, jak się rządzi. I my obserwujemy to z boku i mówimy: no tak, no oczywiście, no tak to wygląda. Mhm. A mówimy teraz o kraju w Europie, który wygląda, jakby nie był w Europie. No wie pan, to jest też kolejny, jak już wracamy do takich pięknych określeń, syndrom gotującej się żaby. Już od paru lat Prawo i Sprawiedliwość pięknie gotuje i ludzie już przestają, znaczy mają już znieczulicę na milion rzeczy, które jeszcze kilka lat temu byłyby zupełnie nie do pomyślenia. Ale wracając jeszcze do Zbigniewa Ziobry i tego, czy ta koncesjonowana lewica w postaci, opozycja w postaci lewicy może spowodować, że on się już nie będzie czuł tak bezpiecznie jak do tej pory w koalicji, w cudzysłowie, Zjednoczonej Prawicy. Ja myślę, że to też pośrednio o to chodziło. Mhm. To znaczy, że zobacz, Zbyszek, w każdej chwili mogę cię wymienić. A ponieważ Zbigniew Ziobro chyba jeszcze nie osiągnął takiej mocy, o którą mu chodzi, czyli że samodzielnie przekracza próg wyborczy, no to też będzie na razie grał i przyglądał się. No to jest obrazek znamienny, kiedy wszyscy biją brawo premierowi, a jeden siedzi i mówi pod nosem akurat, prawda? To tak trochę jak z kreskówki to wyglądało. A mówiąc zupełnie serio, to jest brutalna walka polityczna i opozycja wszelakiej maści powinna też sobie to wziąć do serca, że opozycja nie jest po to, żeby się podobała rządzącym, bo wtedy to jest żadna opozycja. I jeżeli nie postawi się celu operacyjnego, tylko takie cele doraźne, w zasadzie jeżeli nie ma strategii, a jest tylko taka taktyka z tygodnia na tydzień, to się sukcesu nie osiągnie. Musi być jakiś cel główny, do którego się dąży i pod który się układa strategię. I ja przypominam, myśmy o tym rozmawiali z panią redaktor wielokrotnie, przylgnęło na przykład do Platformy totalna opozycja. A sami tutaj analizowaliśmy, że tam w niczym nie była totalna ta opozycja, to tylko przylgnęła łatka. Mhm. No to może Platforma powinna zostać totalną opozycją, zdefiniować, co to znaczy, czyli twardą. W polityce, jak widać, nogi nie wolno odstawiać, bo później to się wszystko mści. Tutaj chyba najbardziej kuriozalne są oczywiście te wszystkie wypowiedzi członków Lewicy, którzy próbują uzasadnić, co zrobili, a dali się po prostu wpuścić w pewien kanał i tunel i to światełko w tym tunelu naprawdę nie jest wyjściem z tunelu, tylko pędzącym pociągiem. No chyba, że w tym protokole, który jest tajny, jest coś tak powalającego, że Lewica powie: proszę bardzo, nie wierzyliście w nas, a my ich po prostu kładziemy. Mhm. A Zbigniew Ziobro czeka na odpowiedni moment, żeby przejąć schedę po Jarosławie Kaczyńskim, niekoniecznie przejąć Prawo i Sprawiedliwość. Tym bardziej, że te podziały, panie redaktor, są dużo większe
bo nam też umknęło to, że w Parlamencie Europejskim, kiedy było głosowanie nad środkami właśnie między innymi dla Polski... To o tym wczoraj Borys Budka wspomniał właśnie. Beata Szydło na przykład Nie słyszałem. Tak, wczoraj podczas debaty Szydło, w sali plenarnej mówił o tym. Beata Kempa i pani Zalewska, czyli premier były i dwie panie minister. No to przecież to jest schizofrenia polityczna. No tak, to już druga dzisiaj, bo najpierw pan mówił o Lewicy, teraz o Prawie i Sprawiedliwości, ale dobrze. Już ostatni element tej wczorajszej układanki i obrazek niezwykle znamienny, tylko pytanie znów z perspektywy takiej strategii politycznej i wizerunku. Czyli mówię o Zbigniewie Ziobro, który siedział w nie ławach rządowych podczas głosowania, tak jak przez cały dzień zresztą podczas debaty siedział w nich, a na samo głosowanie wylądował w ławach poselskich ze swoimi posłami z Solidarnej Polski, kompletnie no, tak jakby wyobcowani z całej tej układanki Zjednoczonej Prawicy, z tego głosowania. Bardzo to było takie symboliczne, tylko pytanie, po co Zbigniew Ziobro to zrobił znów? Tym razem chciał zagrozić Kaczyńskiemu, czy już wie, że rzeczywiście jest wyobcowany? Przyjął się, że to było wynikiem tego niedopuszczenia, bo obraził się po prostu. To najpierw siedział w ławach, tak, siedział w tym tramwaju rządowym i pokazywał, że jest, no jest przeciwny, tak? Jestem przeciw. Nawet nie, że głosuje za i się cieszę, nie cieszę jak pan Gowin, tylko jest przeciwny. A później, kiedy został upokorzony, to kamery pokazywały, kiedy podchodził raz, drugi, trzeci, no to poszedł do swoich, gdzie się dobrze czuje. A ponieważ wiemy, że pan Zbigniew Ziobro jest emocjonalnym politykiem i dosyć szybko daje się wyprowadzić z równowagi, kiedy się czuje niepewnie i pewnie się czuł niepewnie. W związku z tym, jak usiadł pomiędzy swymi, no to mogli pokazać, że ich jest tyle, ile jest i że są razem. To też jest jakaś demonstracja. Ale właśnie obraz jest mocniejszy, to bardzo dobrze pokazało, słów. Że ich jest naprawdę niewielu. W tej sali plenarnej, jak tam siedzi, zajmując dwa ostatnie rzędy, to było też bardzo symboliczne, jak bardzo jest ich niewielu. No to czasami tak w polityce jest, że ci, których jest niewielu i mogliby sami nie wejść do Sejmu, to nie tylko przez pan Ziobro, ważą ten języczek uwagi, jak się ładnie mówi. I to wkurza zawsze tych najmocniejszych i myślę, że to bardzo denerwuje pana Kaczyńskiego, że no musi się jeszcze liczyć, chociaż nie wiadomo, za chwilę może się okazać, że wicepremier Zandberg z marszałkiem Czarzastym, chociaż już jest niby, tak, i ministrem spraw zagranicznych Biedroniem pokażą Europie, gdzie raki zimują. No dobrze, i już na koniec, bo się rozgadaliśmy, panie doktorze, jak zwykle, więc jeszcze ostatnia sprawa dotycząca przyszłości opozycji. Czy jest w ogóle szansa, to w każdej rozmowie dzisiaj o to pytam, czy jest szansa na współpracę jeszcze, na jakąś jedność, na jakąś, już nie mówię o wspólnej liście, ale no jakieś inicjatywy zbliżone do tego, co się wydarzyło w Rzeszowie przy okazji wyborów prezydenckich. Czy jeszcze jest jakaś nadzieja dla opozycji, jeżeli chodzi o tę jedność, czy kwestia głosowania na Rzecznika Praw Obywatelskich, a teraz tym bardziej kwestia no, tego, jak się załatwiło ze strony Lewicy Fundusz Odbudowy, zamknęła temat na zawsze? No, w polityce wiemy, że nie ma czegoś takiego jak nigdy i zawsze. Chociaż powiem, że jakbym wiedział, przewidział przyszłość, to bym otworzył wróżkę na rogu i bym chyba na tym musiał zarabiać. Ale rzeczywiście Rzeszów będzie ciekawym wyzwaniem, bo jeżeli to się nie posypie tam, po tym, co się zadziało centralnie, no to znaczy, że te nadzieje są. To jest ten paradoks, że Prawo i Sprawiedliwość, czy prawica powiedzmy zjednoczona, już nie zjednoczona, gra na rozbicie Platformy czy Koalicji Obywatelskiej, ale pozostałe podmioty też się czują źle, czyli właśnie Lewica na przykład i Szymon Hołownia, który jeszcze nie wszedł, ale już podbiera, też grają na rozbicie Koalicji Obywatelskiej. Jeżeli Koalicja Obywatelska pokaże, że się nie da rozgrywać na różnych poziomach, no to wtedy ci mniejsi, ważni, ale mniejsi jednak, uznają to. I teraz to jest paradoks, że myśleliśmy o tym, że Rzeszów nam pokaże, jak to będzie centralnie, a teraz zobaczymy, czy to, co się zadziało centralnie, będzie miało wpływ na to, jak zagłosuje Rzeszów i czy ta koalicja tam ma rację bytu. No i jeszcze zobaczymy, ile tych inicjatyw będzie, bo pan Komorowski z czymś tutaj wyskoczył, chociaż chyba po wczorajszym głosowaniu PSL-u ta koalicja centrowa
centrowo-prawicowa chyba nie ma sensu. Jest jakiś tam kampus, czy tam kamp, nie wiem, co robi Rafał Trzaskowski. Pytanie, kto jeszcze z czymś wyskoczy i na ile to jest integrujące. Natomiast ponieważ już widzieliśmy w Polsce wszystko, my jesteśmy wbrew pozorom krajem na wschodzie, gdzie zdarzają się cuda i zawsze jakiś guślarz może odprawić czary, opozycja chyba nie ma wyjścia. Jeżeli chce pokonać PiS czy prawicę w następnych wyborach, kiedykolwiek one będą, no to wszystkie sondaże pokazują, że muszą się zjednoczyć. No to jest taki banał. Pytanie jest inne. Czy politycy Koalicji Obywatelskiej, Koalicji Polskiej, no bo rozumiem, że Lewica chwilowo gra do innej bramki, mogą pokazać lidera, który nie odstawi nogi i wszyscy zagrają tego lidera. Borys Budka ma jakieś szanse, bo dostaje tak po łbie, że jak to przeżyje, no to może z niego naprawdę się wykuć polityk, a pan Kosiniak-Kamysz musi zrzucić skórę tygryska i zacząć być tygrysem i wtedy też ma szansę być liderem. A Szymon Hołownia przechodzi szybki kurs polityki. Jeżeli zostanie politykiem, to też ma szansę coś namieszać. Czyli w zasadzie nic nie wiemy. Nie? Tak, wiemy, że nic nie wiemy. Jakie to prawdziwe. Mirosław Oczkoś, doktor Mirosław Oczkoś, ekspert do spraw wizerunku i marketingu politycznego. Dziękuję bardzo jak zwykle za to spotkanie. Dobrego dnia życzę. Dziękuję serdecznie, wzajemnie. Pozdrawiamy. Analizą pana doktora kończymy dzisiejsze nasze spotkanie w Superraporcie. Bardzo państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas i zapraszam od razu na jutro. Jutro czwartek, proszę pamiętać, bo ten tydzień tak przez majówkę trochę się przesunął, więc jutro już czwarteczek. Widzimy się 8:57 w Superraporcie. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski i cała nasza ekipa kłania się państwu bardzo nisko i do zobaczenia jutro. Spokojnego, dobrego, słonecznego dnia.